Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Rozpoczynamy dzisiaj, inaugurujemy nową serię organizowaną przez redakcję Filozofuj, Filozof na kanapie. Jak Państwo widzicie, mamy już wśród nas filozofa na kanapie. Dzisiejszym naszym gościem, dwóch nawet, dziękuję, dwóch filozofów, więc jest obfitość przesadna. Naszym gościem dzisiejszym jest pan profesor Paweł Grabarczyk. Pan profesor Grabarczyk, była taka moda jakiś czas temu, ona chyba trochę wymarła, że się bawiło w taką genealogię naukową. Kto, czyli profesor mojego profesora był czyim profesorem, więc gdybyśmy tak badali genealogię naukową profesora Grabarczyka, to jest on wnukiem naukowym profesora Ajdukiewicza, także bardzo zacne pochodzenie. I zainspirowany swoim promotorem pracę habilitacyjną pisał właśnie o dyrektywalnej teorii znaczenia Ajdukiewicza. Profesor Grabarczyk pracuje na Uniwersytecie Łódzkim, ale pracuje też przede wszystkim dzisiaj pracuje na Uniwersytecie IT University of Copenhagen w Danii i zajmuje się przede wszystkim obecnie filozofią gier, filozofią technologii informatycznych, filozofią wirtualnej rzeczywistości, o czym będziemy dzisiaj na pewno dużo mówili. To dzisiejsze nasze spotkanie poświęcone będzie Lemowi. Mamy rok Lema, dużo się teraz o Lemie mówi, więc to jest, myślę, bardzo dobra okazja, żebyśmy zastanowili się nad filozofią Lema, nad Lemem filozofem i nad jego myślą. Nazwaliśmy sobie to spotkanie, znaczy tytułem tego spotkania jest pytanie, czy Lem był filozofującym fantastą raczej, czy fantazjującym filozofem. I mam nadzieję, że dojdziemy do jakiejś konkluzji. Wiemy na pewno, że był fantastą, był twórcą literatury fantastyczno-naukowej, no ale coraz głośniej mówi się o tym, że był też filozofem. Wyszła niedawno, dosłownie miesiąc temu, książka Filozoficzny Lem, która jest zbiorem filozoficznych tekstów Lema, ale też wprowadzeń do tych tekstów i pewnych omówień tych tekstów. I największą część tych wprowadzeń i omówień właśnie profesor Grabarczyk napisał. Tak się złożyło. Tak się złożyło, tak. Także właśnie o tym byśmy dzisiaj porozmawiali. To nasze spotkanie podzielimy w taki sposób. Najpierw pierwszą część byśmy poświęcili porozmawianiu o roli filozofii w kulturze i filozofa, jak to dzisiaj wygląda. Oczywiście na tle pomysłów Lema. I to będzie krótsza pierwsza część, a później byśmy porozmawiali o różnych filozoficznych ideach, które rozwija Lem. Na sam koniec czekamy na pytania od Państwa. Ostatnie 15-20 minut to jest czas, kiedy profesor Grabarczyk będzie odpowiadał na Państwa pytania. Więc zaczynamy. W powieści Lema Głos Pana, tam głównym bohaterem i jednocześnie narratorem tej powieści jest Piotr Hogart, genialny matematyk, który brał udział w tym projekcie właśnie Głos Pana, który miał za zadanie rozszyfrować kosmiczną wiadomość od nie wiadomo kogo do końca. I w którymś momencie tych swoich rozważań Hogart pisze tak, no i możemy chyba zgadywać, że to Lem wkłada w usta Hogarda swoją myśl. Mówi tak o filozofii. Poznawczy wysiłek człowieka to ciąg z granicą w nieskończoności, a filozofia to próba osiągnięcia tej granicy za jednym zamachem, w krótkim spięciu, dającym pewność wiedzy doskonałej i niewzruszonej. Pawle, czy ty się zgadzasz z takim opisem filozofii? No, nie do końca. To znaczy, ja bym się zgodził z tym, że z duchem tego opisu się zgadzam. O, może tak. Literalnie wydaje mi się, że aż tak nie jest, żeby współcześnie, szczególnie filozofowie, mieli aż takie ambicje, żeby po prostu za jednym skokiem całą wiedzę uzyskać i to jeszcze taką, żeby była ona pewna i w ogóle nie wzruszona. Ale, jak mówię, z duchem tego się zgadzam, bo coś jest na rzeczy w tym sensie, że filozofowie to są trochę często, powiedzmy, filozofowie to są tacy niecierpliwi bardzo naukowcy trochę. To znaczy jest tak, że no, my już byśmy chcieli wiedzieć na przykład, no, czym jest ta świadomość. I już tworzymy takie teorie tej świadomości, no, załóżmy świadomości i mówimy,
snujemy mniej więcej wizję, co trzeba zrobić w naukach empirycznych, żeby potwierdzić albo obalić te nasze hipotezy, ale na przykład zdajemy sobie sprawę z tego, że to obalenie albo potwierdzenie naszych hipotez to się wydarzy na przykład za 100 lat, albo za 50 lat, albo właściwie nie wiadomo kiedy, ale liczymy na to, że to się stanie. Krótko mówiąc, często gadamy o rzeczach, co do których wiemy, że ostatecznie no, jakoś potwierdzimy je albo zbliżymy się do nich naukowo za jakiś czas. Więc to jest taka niecierpliwość i próba zrobienia skoku. Tylko nie tak daleko, jak Jolem mówi, ale myślę, że właśnie no, tutaj nosa miał, w tym sensie, że czuję, że filozofowie chcą trochę wyprzedzić naukę i zajrzeć, że są trochę tak jakby futurologami po prostu nauki. Chcą zobaczyć, co się stanie w tej nauce w przyszłości i jakie będziemy mieli koncepcje, teorie. Tak bym powiedział. Okej, okay, a bo w tym fragmencie jedna rzecz, która mnie z kolei razi, to jest to mówienie o tym pewności, że to jest tak. To skoczenie w krótkim spięciu dającym pewność wiedzy doskonale niezruszanej. Ja mam raczej wrażenie, że filozofia nie jest właśnie, no nie jest dogmatyką, właśnie wręcz przeciwnie. Nie. A że wiesz, no. Nie, na pewno nie jest dogmatyką, to na pewno, ale też jak ja słyszę o tej pewności w tym fragmencie, to raczej mi się kojarzy z takim po prostu ideą platońskiej wiedzy. Mm-hmm. Niekoniecznie dogmatyki, tylko raczej po prostu wiedzy, podobnej wiedzy matematycznej, żeby ona dała nam po prostu dowód. Aha. Tak? Dowód i już mamy porządny dowód, wiemy, że wszystko w nim gra, jesteśmy spokojni, co najwyżej może się jeszcze w przyszłości pokłócimy o przesłanki. Ale chodzi o to ja bym tak to rozumiał. Ale nawet przy takim ujęciu to filozofowie już chyba takich nadziei nie mają, że wszystko, nie wiem, że sformalizujemy wszystko i będziemy mieli pewność, no wątpię w to. Albo na przykład, że dojdziemy do definicji, z których nigdy nie będziemy chcieli rewidować, też wątpię w to. No pewność to jest za dużo powiedziane. No, fajnie mieć po prostu przekonanie, że na ten czas ta odpowiedź chyba nas satysfakcjonuje. I tyle. Okej, bo ja to nawet czasami właśnie patrzę na filozofię bardziej jako na zadawanie pytań, a nie dawanie odpowiedzi. To, że szukanie, dłubanie, filozof bierze właśnie, tak jak mówisz, jakiś temat i tak w nim zaczyna dłubać, że znajduje tam problemy, których wcześniej jak się do tego nie zabrał, to ich tam nie było. Tak. Chciałem takie powiedzonko, że filozof to jest ten, który się denerwuje, że coś, co działa w praktyce, nie działa w teorii. Myślę, że trochę tak jest. Ja bym powiedział tak, ja nie przepadam za taką wizją filozofii, że filozofia jest od zadawania pytań, bo wygląda to trochę tak, jakbyśmy byli, za mało trochę robimy, bo być może to jest nie fair mówić tak, że być może zadawanie dobrych pytań to jest porządna robota, ale ja przynajmniej uważam, że jak ja zadaję pytanie i nie daję żadnej odpowiedzi, co często robię, to przynajmniej uczciwie jest powiedzieć, kto miałby tę odpowiedź dać. Albo skąd mamy się tej odpowiedzi spodziewać? Na przykład zadaję jakieś pytanie i mówię, no nie wiadomo, na przykład przyszły rozwój neuronauk nam na to odpowie. To już jest przyzwoicie, bo przynajmniej adresujemy gdzieś to pytanie. Nie? Mm-hmm. Tak bym powiedział. Można zadawać pytanie, ale przynajmniej je trochę jakby ukierunkujmy, zaadresujmy. Okej, okay. Czyli jednak jakaś pozytywna robota jest tutaj potrzebna. Tak, okay. W tym sensie Lem trafia. Tak. Tylko może przesadza z tym, że rzeczywiście że od aż razu tak wszystko tak, i przeskakujemy. Tak też mi się wydaje, że zwłaszcza pewnie ta analityczna, czy jakoś tam anglosaska filozofia, no chyba ma takie trochę mniej. Nawet jeżeli atakuje, bo atakuje przecież bardzo poważne problemy, no problem świadomości, tak. No to przecież nie jest mały problem. To nie jest mały. No ale tak skromniej tak, chyba. Nie ma takich ambicji aż. Nie ma takich ambicji. Okej. Okay. No i właśnie jaka jest, jak już powiedziałem wcześniej, Lem jest, no przede wszystkim chyba, no nie wiem czy przede wszystkim, ale najbardziej chyba znany jest z tego, że jest po prostu pisarzem science fiction. Tak. No ale jest właśnie też filozofem. U niego jest to starcie, no ale nigdy nie był filozofem akademickim. Tak. Jakie modele filozofa i filozofii widzisz dzisiaj? Jaka jest różnica między właśnie tą filozofią akademicką, a taką, na jaką sobie Lem pozwalał beletrystyce, czy nawet w eseistyce, ale nawet te eseje to nie są prace takie stricte akademickie. Nie. To jest trudne pytanie. Znaczy, ja bym je rozłożył na dwa. Po pierwsze, jakbyśmy mogli zadać pytanie, czym się różnią te próbki Lema od filozofii akademickiej, to jest jedno pytanie. Mhm. A drugie pytanie jest tego ogólniejsze. No, czym w tym, co zadałeś, widzę ogólniejsze pytanie, jaka jest rola takiej nieakademickiej filozofii, czy ona w ogóle jest, czy jest na nią zapotrzebowanie i tak dalej, i czym się różni od akademickiej filozofii. No to tu mi się wydaje, że trochę nawiązując do tego poprzedniego pytania, jak mówimy o tych skokach, no to wydaje mi się, że to jest tak, że taka nieakademicka filozofia to jest moment, w którym ludzie pozwalają sobie na takie właśnie większe troszeczkę skoki, czy dalsze skoki. Mówią o jakichś bardzo odległych hipotezach i nie mają tego rygoru, tego wymogu,
zachowania rygoru w wymówieniu, czyli na przykład, że to musi się wszystko ładnie składać, że to musi być argumentacja, w której nie ma dziur, że nie mogę, nie wiem, nagle nic z tego definiować rzeczy, od których od razu widać, że to jest zła definicja. No krótko mówiąc, jak się chce napisać filozoficzny tekst, który zostanie, wiesz, przez recenzentu, jak sam dobrze wiesz, przyjęty, to się trzeba trochę postarać, bo ten nasz warsztat się rozrósł, nawet być może niektórzy by powiedzieli, może za bardzo. Może ja kiedyś miałem taką hipotezę, że może my po prostu my, czyli filozofowie, może my po prostu trochę sobie zastawiamy za wysoko tę poprzeczkę i mam czasem wrażenie, że w innych dziedzinach nauki aż tak wysoko w sensie metodologicznym się jej nie stawia, że za dużo się czepiamy jako recenzenci, że za trudno jest po prostu coś przejść przez te filtry w naszej dziedzinie. Wydaje mi się, że może tak być, to jest jedna sprawa. Więc ta akademicka filozofia to jest trudna robota polegająca na tym, że zazwyczaj trzeba zejść z bardzo wielu ambitnych projektów, bo się okazuje, że ich nie umiemy dobrze na przykład udowodnić albo wysłowić chociażby tak, żeby to było wystarczająco jasne dla innych. Więc często musimy zrobić mniej ambitny projekt, który przejdzie przez filtr, bo jest powiedzmy zrozumiały i zgodny z metodologią. Więc jak ktoś chce sobie poszaleć, no to lepiej niech pójdzie do literatury, tak bym powiedział. Albo, bo ja wiem, gdzie jeszcze, nie wiem, zrobi sobie kanał na YouTubie. Więc pytanie tylko, czy jest na to zapotrzebowanie. Ja na to, mówiąc szczerze, nie znam już odpowiedzi. Dlatego, że ja po prostu się interesuję filozofią, więc ja no, chętnie poczytam to. I ja chętnie to zobaczę i niekiedy może mnie to zainspirować. Ale czy na przykład ludzie rzeczywiście mają ochotę, czy ludzie poszukują takiej trochę mniej rygorystycznej filozofii, ale być może ciekawszej w tym sensie, że idzie dalej, zadaje takie bardziej ryzykowne pytania? Szczerze mówiąc nie wiem, po prostu nie wiem, jaka są te. A czy jest zapotrzebowanie w takim razie na tą akademicką filozofię? No wiesz co, jakieś jest moim zdaniem ono jest nie za wielkie, ale przynajmniej jest stałe i stabilne. Znaczy jest grupa ludzi, których to interesuje i jakby ona jest w miarę, nie zmienia się. Czyli myślę, że nie oczekiwałbym jakiegoś wielkiego boomu, kiedy nagle filozofowie staną się gwiazdami, wszyscy chcą ich czytać i oglądać, ale nie spodziewam się w ogóle też jakiegoś upadku. Wydaje mi się, że mamy taki twardy elektorat, który nas czyta. Jest nasz i nie maleje. Tak, nie maleje. No właśnie, przychodzą nowi. Jest pewien typ wymiana umysłowości, którego to kręci. Ale w tym sensie chyba filozofia nie różni się od innych dyscyplin akademickich, no bo przecież tekstów takich akademickich, naukowych, no to poza specjalistami no oczywiście no się czyta. No fizyków kto czyta? No fizycy. Oczywiście. Biologów takie teksty naukowe, no to kto czyta? Biologowie. Okej, więc no to filozofia akademicka, tak jak inne dyscypliny akademickie. Ale chyba jakieś tam zapotrzebowanie w tej kulturze jest. Czy poza literaturą gdzieś można właśnie jeszcze tą filozofię wsadzić? Czy na przykład w kino jest jakimś medium, w którym można jakieś idee filozoficzne wrzucać? Powiem coś, co... Albo gry właśnie z twojej bajki. Powiem coś, co jest, będzie troszeczkę może zabrzmieć arogancko, ale no, jest to, takie jest moje doświadczenie. Szczerze powiedziawszy, ja na przykład nigdy się nie spotkałem ani w kinie, ani w żadnej grze, ani mam wrażenie w żadnej książce z naprawdę z taką nową, właśnie może poza Lemem, dlatego powiedziałem, Lem jest szczególny tutaj. Oczywiście nie przeczytałem wszystkiego. No. Po prostu czytam różne rzeczy, oglądam różne rzeczy, różne rzeczy ludzie mi polecają, nie wiem, mówią mi obejrzyj Black Mirror, tam sama filozofia jest. No jest, tylko że to są wszystkie te rzeczy, które ja znam. Więc jakby potem obejrzyj na przykład, jak się nazywał ten film o sztucznej inteligencji, wyleciał mi teraz z głowy, jest taki bardzo dobry film o sztucznej inteligencji, nieważne, w każdym razie może przyjdzie za chwilę, obejrzyj to czy tamto, oglądam to, mogę to bardzo docenić, bo na przykład widzę, że okej, ci ludzie naprawdę rozumieją filozofię, naprawdę wiedzą o czym mowa i rzeczywiście nie ma tu żadnych błędów, to jest świetna rzecz, którą mogę polecić każdemu, ale ja się nie nauczyłem z tego nic, bo po prostu są rzeczy, które zostały wzięte no, z jakiegoś seminarium. Ktoś poszedł na seminarium i tyle, i się zainspirował. Więc to nie chcę, żeby to brzmiało arogancko, ale też z drugiej strony, no, czego można oczekiwać? No, nie można oczekiwać, że po prostu filozofia jest dziedziną, w której jest masa ludzi, i którzy siedzą w tym od lat, więc prawdopodobieństwo, że ktoś, kto po prostu tak sobie siedzi i na przykład teraz zrobi film i wpadnie na pomysł, na który pięciu filozofów parę lat wcześniej nie wpadło, jest małe po prostu. No i to tylko o to chodzi. No. To nie było Deus Ex Machina? To jest Deus Ex, tak. Dokładnie tak. To jest świetny film, ale to jest jakakolwiek jedna rzecz nowa, którą... Nie, oczywiście, nie. Że nie. Znaczy nie, bo tu się zgadzam. Ja pamiętam takie seminarium, nie pamiętam, która to pani profesor była, więc nie będę kłamał tutaj, tak, która to powiedziała, ale pamiętam, że powiedziała, że
filozofa czy filozofka, która powiedziała, że literatura czy film jeszcze bardziej nie jest medium, w którym powstają traktaty filozoficzne. Tak. Traktat filozoficzny to jest pewna forma, czy tam artykuł filozoficzny to jest pewna forma, w której są przekazywane nowe pomysły filozoficzne. I film czy literatura nawet no, nie są takim miejscem. Ale one z kolei mogą być dobrym przekaźnikiem tych idei dalej. To jest absolutnie racja. Chodzi chyba o to, żebyśmy nie zamknęli się w tej wieży z kości słoniowej i tam będziemy sobie tylko my w swojej grupce. No dobrze byłoby chociaż tyle pokazać, żeby podatnik wiedział, za co utrzymuje te absolutnie, wydziały. Absolutnie. Jakby instytuty. Co do tego nie ma tutaj w ogóle między nami żadnego sporu. No jak mówię, raz jeszcze po prostu szczerze nie mogę odpowiedzieć, że tam są wątki nowe. Filozoficzne dla filozofa nowe, ale ta rola, o której ty mówisz, rola popularyzacji, albo rola takiego po prostu czasami, może nawet nie popularyzacji, ale czasami właśnie nawet dla filozofa, takiego transferu w ogóle po prostu, że to jest absolutnie ważne. O jednej rzeczy wspomnę tylko, bo to nie przeczy temu, co powiedziałem, ale jest takim, powiedzmy, niuansem, który mógłby tutaj wypaść, gdybym nie wspomniał. Pytałeś o gry. Jest taka jedna gra, co do której ja uważam, że ona filozofom może coś, a nawet dwie można podać, a potem przykład jednej. Ona coś filozofom nawet może dać, ale nie dlatego, że ona prezentuje jakąś nową tezę, tylko dlatego, że samo medium gier ma to do siebie, że pozwala lepiej przeżyć coś, to znaczy pozwala, powiedzmy, zasymulować przeżycie czegoś w pierwszej osobie, co zazwyczaj jest trudne i czytanie tego jedynie nie daje takiego wrażenia. I teraz konkret. Tą grą, o której myślę, jest taka szwedzka gra Soma. Bardzo polecam każdemu i od razu wszystkich na streamie informuję, że będę teraz trochę spoilował ją, ale to jest gra sprzed 5 lat, więc bez przesady. Ale informacja poszła, więc w tej grze to jest gra, która zajmuje się zagadką świadomości i transferu świadomości, tak zwanego uploadu, o czym Lem tak, też wspominał. Na pewno będziemy jeszcze mówili. To świetnie. Więc w każdym razie w tej Somie jest tak, że my w pewnym momencie jesteśmy przeniesieni do takiego ciała robota, idziemy sobie, chodzimy, wykonujemy różne zadania, nieważne dlaczego, to już nie będziemy, skrócimy opowieść. I w pewnym momencie mówią nam, że musimy przenieść się do nowego ciała robota, bo po prostu musimy zejść pod wodę, a to ciało robota, w którym jesteśmy, no nie nadaje się do zejścia na taką głębokość. No więc my podchodzimy w tej pierwszej osobie do tego ciała, klikamy, tam się pojawia ten transfer i odchodzimy sobie w tym nowym robocie, a tamten budzi się i mówi, ej, nie działa, co jest, kiedy to się ma stać i w ogóle, chyba nie wyszło. I wtedy mamy podjąć decyzję, czy i on nagle wpada w przerażenie, ten drugi robot, bo się orientuje, że to nie jest żaden transfer, to jest kopiowanie. A kopiowanie to nie jest żaden skok. I my jako gracz po prostu mamy decyzję, czy go zabić, czy nie. Po prostu ja go zabiłem, miałem takie poczucie litości, bo on był tak zrozpaczony tym, że w ogóle nie mógł zrozumieć tego, że on teraz zostanie tutaj, a ta jego świadomość skopiowana sobie pójdzie, będzie wykonywała dalej tę misję. To doświadczenie i to poczucie takiej odpowiedzialności, to było tak dojmujące, tak dojmujące. Ja wiedziałem przecież, że nie ma czegoś takiego jak upload, jest tylko kopiowanie, ale to doświadczenie to było tak dojmujące, że po prostu uświadomiło mi to w taki bardziej, powiedzmy, fenomenologicznie pierwszoosobowy, ludzki sposób, a nie tylko teoretyczny. Trochę na zasadzie, że poczułem trochę właśnie jak Mary, która nagle wiedziała wszystko, a teraz coś przeżyła. Więc w tym sensie gry mogą coś takiego dać. Nawet jeżeli nie mówią nowej tezy, ale mogą starą tezę pozwolić nam lepiej przeżyć. Taka jest moja hipoteza. Okej. No i mogą pewnie tam zainspirować do jakichś dalszych pomysłów. Tak. No ale to tak. I to w taki sposób, ponieważ poruszyłeś już ten temat, to może przejdziemy do niego płynnie akurat do tej drugiej części. To jest ten pierwszy z tych filozoficznych już tematów w twórczości Lema, o których chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie trochę pogadali, czyli problem tożsamości osobowej. Tu akurat mówisz właśnie o tym zduplikowaniu. Więc to u Lema pojawia się często, no, na przykład w dialogu pierwszym, o tym piszesz właśnie we wstępie do fragmentu z dialogów, który jest przedrukowany w tej zbiorówce Filozoficzny Lem, ale to jest w wielu innych miejscach Lema. Jest takie opowiadanie Podróż 23 Iona Tichego, on tam podróżuje na planetę Brzutów. To jest bardzo mała planeta i Brzutowie, żeby się tam, nawet mówi, że gdyby wszyscy Brzutowie naraz chcieliby stanąć, to musieliby stanąć na jednej nodze, każdy z nich, żeby się na tej planecie zmieścili. W związku z tym musieli wpaść na pomysł jakiejś technologii, żeby sobie z tym poradzić. I oni jak śpią czy podróżują, to wchodzą do takiego pudełeczka, są rozpylani na atomy
I później jak się chcą obudzić, czy coś tam innego zrobić, no to są z powrotem z tych atomów składani. No i jeden z tych, i tak też podróżują, że się ich rozkłada do takiego pudełeczka i to pudełeczko się po prostu przewozi. Ale jak jest wyjątkowa sytuacja i ktoś tam się bardzo spieszy, to zamiast przesyłać pudełeczko fizycznie, można przesłać informację telegrafem, z której składa się później takiego brzuta. No i tam jeden brzut się bardzo śpieszy na swój ślub termo, Feles się chyba nazywał ten brzut. No i niestety nastąpiła tam pomyłka, że go dwa razy złożono w nowym miejscu. I z jednego brzuta powstało dwóch brzutów. Więc i teraz pytanie, który z tych dwóch termofelesów jest tym właściwym termofelesem? Takie coś pojawia się w Fiasku też. Nie będę tam może spoilował, jak to jest, ale we Fiasku jest. No i w Solaris przecież te różne objawienia Harry. No to jaka jest w ogóle ich relacja jednej do drugiej? I jest tego sporo, więc co to jest? Widać, że to Lema na pewno męczyło. Co to znaczy być sobą? Jakie są warunki? Muszą być spełnione warunki, żeby jedna osoba była dalej tą samą osobą. Wiesz co, tak, to jest super ciekawe. Ja myślę, że w ogóle to była jedna z takich naprawdę takich motywów u Lema, jak sam powiedziałeś, który się pojawia bez przerwy. Ja bym ogólnie ten motyw nazwał, że jego fascynował, używając pojęcia filozoficznego, jego fascynował absolutnie funkcjonalizm, choć tego słowa użyć nie mógł, bo ono się pojawiło później. Czyli po prostu taka koncepcja, w której się mówi, że tożsamość obiektu zależy od tego, czy jest złożony z tej samej ilości części, czy te części mają się do siebie tak samo. Czyli jeżeli struktura jest identyczna, jeśli zachowamy strukturę obiektu, to jest ten sam obiekt. No i my mamy dużo obiektów, co do których tak się zachowujemy, że to jest dla nas normalne. To pytam tylko jeszcze, żebyśmy mieli jasność, wstałem wcześniej. A gdyby struktura obiektu była nieco inna, ale funkcje by pełnił takie same, to wtedy zgodnie... Funkcje w sensie działał z otoczeniem tak samo. Tak, tak. Mhm. No to zależy, wiesz, to jest trochę tak, że... Że możesz zrobić kalkulator mający dokładnie te same możliwości, ale jednak ma inną... Ale to zazwyczaj nie uważamy, że to jest to samo. No wiesz, to jest trochę tak, jak masz na przykład, wymienisz sobie, nie wiem, rurę kanalizacyjną i ona robi to samo, w sensie, że tak samo ci przewodzi wodę i tak dalej, ale powiedzmy, ale jest to rura zrobiona inaczej, jest to nowsza rura, tak. To nie uważasz, że to jest ta sama rura, tylko robi to samo, ale to nie jest ta sama rura. Ale jeżeli na przykład ktoś ci powie, że możemy ci wydrukować, twoja plastikowa rura się zepsuła, mamy dokładną kopię struktury jej i możemy ci wydrukować na drukarce 3D z plastiku tę rurę, to wtedy uznasz, że to jest taka sama rura. Bo jednak ważne jest to, czy to jest tak samo zbudowane i z tej samej ilości elementów. Właśnie o to mi chodzi, żeby była jasność, że to nie tylko chodzi o same funkcje, że w tym sensie sama nazwa może być troszkę myląca. Bo to jest nawet jakiś rodzaj strukturalizmu. Tak, że to funkcja plus właśnie struktura, że robi to samo w taki sam sposób. Tak, w taki sam sposób. No i teraz to jest, bym powiedział, taka obsesja Lema była, w dobrym sensie obsesja. Znaczy czuł, że to jest tak bogaty temat, że z tego można wyciągnąć dużo. I jakby ta tożsamość osobowa jest jedną rzeczą, drugim jest pytanie, czy są takie, najgrubsze pytanie jest takie, czy są w ogóle na świecie rzeczy, w których jest coś więcej niż ich opis strukturalny? Bo na zakończenie, tak ostatecznie możemy powiedzieć, czym jest ta filiżanka? No to są atomy ułożone tak, a nie inaczej. No więc jeżeli weźmiemy sobie atomy, atomy się od siebie nie różnią, w sensie, że jak weźmiemy sobie inne atomy, to nie jest problem dla nas. Uważamy, że to już są takie klocki, co do których nie uważamy, że to jest istotne, że ten atom był wziąty stąd, to jest inny atom. Tak? Więc chodzi o to, że jeżeli oczywiście atomy tych samych pierwiastków. Więc jeżeli weźmiemy sobie jakieś tam, jakiekolwiek cząstki, które uznamy za wymienne, za takie klocki podstawowe, no to możemy powiedzieć, ta filiżanka to jest taka po prostu struktura, którą możemy tak, a nie inaczej złożyć. I teraz pytanie byłoby takie, filiżanki, stoły, wydaje się, że tak działa, nie? Że po prostu być może właśnie niektóre organizmy żywe. Jakby pytanie jest, czy jest cokolwiek, gdzie oprócz tej struktury jest jeszcze coś, co jest trudne do czego replikować nie można za pomocą tych metod. I w przypadku osobowości ludzkiej wiele osób uważa, że tak jest, że jak ja sobie zrobię dokładną kopię atomową siebie, to jest tylko trik, że nas jest niby teraz dwóch. Z punktu widzenia funkcjonalizmu ten problem polega na tym, że jak zrobimy takie dwie idealne kopie, to funkcjonalizm nie wyróżnia żadnej z nich. Nie mówi, to jest oryginał, to jest kopia. Oczywiście możemy powiedzieć, że my znamy historię, więc wiemy, że ta była pierwsza, ta była druga, ale z punktu widzenia strukturalizmu obie są tak samo dobre. Znaczy, to jest ten sam obiekt, ta sama struktura. A my z kolei, tu jest ta gruba, że tak powiem, gruby konflikt, a my z kolei jak myślimy o sobie, o swojej jaźni, o swojej tożsamości, to mamy takie niesamowicie silne poczucie,
że jesteśmy unikatowi, że jesteśmy jedni i że koniec, że to nie da się mnie zrobić pięciu. Nawet to, wiesz, to nawet wychodzi w języku, że nie mówimy, oczywiście ludzie mówią, że tam Pawły to są takie, a na przykład, nie wiem, Rafały są takie, oczywiście to się mówi tak żartem, ale to zazwyczaj, zazwyczaj nawet nie używamy liczby mnogi do imion własnych, dlatego że mamy takie poczucie, że to jest jedna osoba unikatowa i tak dalej. No i teraz pojawia się problem, no bo wydaje się, że będziemy mogli, wydaje się przynajmniej, że z zasady można sobie wyobrazić sytuację, w której kopiujemy albo siebie atomowo, albo kopiujemy strukturę swojego mózgu i odtwarzamy ją gdzieś. No i teraz jak mamy traktować te nowe obiekty, dokładnie tak jak ten problem tej somy, czy to są po prostu kopie, a przede wszystkim jak mamy zapewnić sobie poczucie, że może taki transfer, no to będzie podróż, albo że taki transfer to będę ja tam, albo że taki transfer to będę ja, który na przykład mogę żyć dłużej dzięki temu, bo bym się przeniósł do jakiegoś ciała, które może żyć dłużej, nowego i tak dalej. Więc to jest, wydaje mi się, że to jest fascynujący problem, dlatego że tak, raz, Lem wyczuł, że ten funkcjonalizm to jest coś, co jakby z punktu widzenia rozumowego to powinno działać. Jakby to jest ten dylemat, że jakby rozum nam mówi, no przecież skoro jest, jeżeli zejdziesz wystarczająco głęboko i skopiujesz strukturę, no to o co ci chodzi? To jest ten sam obiekt. Ale z drugiej strony jakaś intuicja wewnętrzna nam mówi, nie, to nie może być tak, że nie jest nagle dwóch. Któryś z nas będzie prawdziwym Pawłem. Mhm. To jest problem, nie? I w dialogach on jest naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo rozpatrzony. Kopiując mniej więcej to, co powiedziałeś o... ta historyjka, którą przytoczyłeś, to jest taka, powiedziałbym, bardziej dla ludzi żartobliwa wersja tego, co jest w dialogach. Prawda? No właśnie, ale teraz jaki jest w takim razie wkład Lema w tą filozoficzną dyskusję? No, to są fajne przykłady, trochę tak jak właśnie z tą Deus Ex Machina, czy tamte inne, że to bardzo fajnie, że spopularyzował tę ideę, powiedzmy, albo pokazał, że jest taki problem. No ale na czym polega ten jego wkład? Czy to jest właśnie tylko zwrócenie uwagi na problem, zadanie pytania, czy on coś... Wiesz co, ci powiem tak, że to jest dobre pytanie. Ja nie wiem naprawdę, jaka jest na nie odpowiedź i z jakiego powodu. Jedno jest pewne, że Lem nie jest przez na przykład filozofów umysłu, którzy zgłębiają te rzeczy, nie jest cytowany tak po prostu na zasadzie, że jak mówił Stanisław Lem. Z drugiej strony, no nie można też powiedzieć, że on to tylko spopularyzował, no bo on to napisał przed nimi. I to grubo przed nimi, więc jakby to jest, trzeba to oddać. On był człowiekiem, który wymyślił bardzo wiele tych problemów, które się pojawiły w filozofii umysłu później, nie? I teraz wchodzimy na taki grząski grunt, bo teraz można sobie zadać pytanie, czy oni się czasem nie inspirowali tym? Właśnie. I prawdopodobieństwo, że się inspirowali, jest. Dlatego, że jest pewne prawdopodobieństwo, bo jeśli dobrze pamiętam, nie sprawdziłem tego, nie wiedziałem, że będziemy o tym rozmawiać, ale więc po prostu tak z pamięci rzucam, że jest taka książeczka Hofstetera pod tytułem The Mind's Eye. I to jest wybór tekstów. I tam w tym wyborze tekstów jest tłumaczenie Lema, chyba dwóch opowiadań, już nie pamiętam dokładnie jakich. Krótko mówiąc, jest tam Lem. I teraz to środowisko, które filozofów, między innymi Hofstetera i Putnama, które jakby nie wiem, dyskutowało ze sobą i tak dalej, czyli było, jak widać poprzez tę książkę, było zaznajomione przynajmniej z tymi opowiadaniami Lema, to nazwisko się tam pojawiło, a to są ludzie, którzy ten funkcjonalizm do filozofii wprowadzili. Więc powiedzmy, mówię, to jest grząski grunt, ja nie wiem, tak naprawdę jest to równie dobrze prawdopodobne, że ludzie, którzy się interesują, bystre umysły strukturalnie podobne, które myślą o podobnych rzeczach, mogą dojść do podobnych rzeczy, to nie jest specjalnie dziwne. Niemniej, nie jest też nieprawdopodobne zupełnie, że oni czytali to i że oni coś o tym wiedzieli i że to ich zainspirowało. To jest, ponieważ jakiś związek możemy pokazać. Okej, to jest ciekawe, bo ja właśnie nigdy nie wiedziałem, jaki jest ten związek. Czy oni się, wiem, że to są na przykład właśnie z tą duplikacją. No to jest na pewno wcześniej u Lema niż u Parfita. Parfit był właśnie filozofem, który rozważał filozoficzne konsekwencje tej duplikacji. Jak to ma się dla problemu tożsamości osobowej? No gdyby się inspirowali, to rzeczywiście jest na pewno pewno osiągnięcie, ale wciąż to jest, chodzi mi o to, że... Wiesz, przepraszam, że ci wyjdę słowo, nie dowiemy się dlatego, że nie ma też, nie chodzi o to, że to nie wiem, są ludzie, którzy tak po prostu teraz nie przyznają się nigdy, ale też nie ma takiej akademickiej praktyki,
żeby cytować inspiracje literackie, zauważ. To prawda, to żeby, prawda. Oczywiście, że my się cytujemy bardzo wyraźnie, że staramy się nie powiedzieć, nie przypisać sobie żadnych rzeczy i cytujemy się, w sensie my, akademicy, ale jak się przeczytało coś w książce, to często w ogóle się nawet o tym nie wspomina, tylko po prostu się pisze, bo nie ma takiej kultury akademickiej. Okej, zgoda, to prawda, zgadzam się z tym, no, ale to właśnie pokazuje tą różnicę między filozofem akademickim, a takim filozofem nieakademickim, tak. Że on tam rzuca sobie pewną myśl, bo sama myśl jest oczywiście ciekawa i nawet jeżeli tam zainspirowała innych filozofów, to sam Lem, przynajmniej w tych opowiadaniach, przynajmniej na przykład w tej podróży 23, no jakby nie wyciąga dalej konsekwencji właśnie z tego pomysłu. Parfit wyciąga tam jakieś. Zaczyna coś mówić, że pojęcie tożsamości nie jest takie ważne, jak się okazuje, ważniejsze są tam inne pojęcia. Ale to już jest filozoficzna robota wokół tego pomysłu. A tej jakby dalszej roboty właśnie tu jest rzucenie pomysłu. To prawda, ale wiesz, w dialogach robi to. Okay. To znaczy w dialogach. Ja uważam, że w dialogach ostatecznie Lem przedstawia rozwiązanie, które jest nie najgorsze. To znaczy on po prostu, to używając już takiego żargonu filozoficznego, on zwraca uwagę na to, że tak zwany niedestrukcyjny upload stopniowy, czyli taki upload umysłu, który nie niszczy oryginału, tylko stopniowo przenosi się na nowy nośnik. To jest rozwiązanie, które Lem na końcu proponuje jako najbardziej najbliższe temu i takie, co do którego podejrzewa, że ono będzie działało. No i bardzo wielu filozofów dziś, po wielu latach, powiedziałoby dokładnie to samo. Więc jakby w dialogach mi się wydaje, że on idzie daleko. Zgoda. A właśnie, a co by powiedział na temat tego rozszczepienia? Bo czy w momencie takiego zduplikowania, jak tych dwóch termofelesów, jak w ogóle ugryźć ten problem, który z nich według Lema, jeżeli to jest w ogóle jakaś wskazówka u Lema, który z nich jest oryginalnym termofelesem, moim czy żaden? Zdaniem, moim zdaniem tam jest taka sugestia pokazująca właśnie, że stajemy przed pytaniem, na które nie umiemy odpowiedzieć, co oznacza, że coś poszło nie tak, że ta procedura, bo ta procedura ma być racjonalna, my widzimy, okej, okay, tu jest, na to się zgadzam, że my jesteśmy tylko, umysły są, powiedzmy, czy my jesteśmy tylko strukturą, struktury dadzą się kopiować, no to się kopiuje, no ale mam poczucie, że to nie do końca ja, no to dlaczego, gdzie tu, gdzie jest, skoro wszystko szło dobrze w rozumowaniu, to gdzie jest jakieś ukryte założenie, którego mi tu brakowało i tu Lem jedynie przed tym nas stawia. Ja bym powiedział takim metaproblemem świadomości, jak to nazywa to David Chalmers. Właśnie. Czyli nie pytaniem, czym jest świadomość, tylko pytaniem, dlaczego my mamy takie, a nie inne intuicje i na przykład nie jesteśmy w stanie pogodzić się z tym, a czym innym rozwiązaniem. To jest tak naprawdę temat dialogów przez dłuższy czas. Na końcu, jak mówię, on podaje rozwiązanie, co jest szczególnie ciekawe, ale do pewnego momentu to jest taka meta dyskusja, co... Zastanów się nad sobą, co się dzieje takiego, że ty masz takie dziwne intuicje. Skąd się te intuicje biorą? Dlaczego wszystko się w tobie buntuje? Nie może. Pytaniem prawdziwym jest, dlaczego stajesz dęba? Dlaczego nie jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Nad tym się zastanów. Które intuicje przeszkadzają ci? Może one są naiwne, może należy je odrzucić. Więc to jest takie meta badanie, bardzo ciekawe. Okay. A jeszcze tak wracając do samego strukturalizmu i pewnie no jakoś pośrednio do tych problemów, które tutaj Lem porusza, jak sądzimy. Czyli co, gdybyśmy zrobili idealną kopię, już nie mówię o świadomości, bo to jest dodatkowy problem, tak. Ale idealną kopię atom po atomie obrazka jakiegoś, Monalizy, czy tam damy z łasiczką, to będzie identyczne z tym pierwszym? Nie, ale to dlatego, że w przypadku, wiesz, to jest podobna sytuacja, nie będzie będzie identyczne pod względem struktury. Teraz, tak. Pytanie jest takie, czy nas, w przypadku niektórych przedmiotów, niektórych obiektów, dla nas jest super ważna historia tego obiektu. Ta jakby trajektoria w czasie. Czyli ciebie nie, nawet jeżeli będziesz miał, nie wiem, dajmy na to, zrobię ci lepszą replikę, na przykład jakiegoś statku, załóżmy, niż ten uszkodzony, kiepski, to ty masz poczucie, ale ten uszkodzony, kiepski, to on kiedyś pływał na tych wodach i był w tej bitwie. I ja tu stoję na nim. I to jest to poczucie, że przedmioty są po prostu te jakby czterowymiarowe, że one są po prostu, one mają swój początek gdzieś w czasie i teraz ja jestem częścią tego przedmiotu czterowymiarowego, jestem kawałkiem jego historii, bo ja go teraz dotykam. To dla nas jest czasem ważne i być może my jesteśmy właśnie takimi obiektami. I dlatego ten upload stopniowy to pozwala zachować. Dokładnie to, że przy uploadzie stopniowym, jak ty się stopniowo przeniesiesz do jakiegoś robota, to częścią historii tego robota jest to, że kiedyś był ze z tobą zespolony i częściowo dostawał twoje kawałki. Więc to jest jego historia. Podczas kiedy taka
kopia to jest właśnie takie trochę deus ex. Zrobienie kopii to jest takie powstanie obiektu, który teraz, myśmy go teraz zrobili, w pamięci tego obiektu jest to, że on na przykład wczoraj był w restauracji, ale on nie był wczoraj w żadnej restauracji. W sensie ta porcja materii nigdy nie była w żadnej restauracji. Mhm. Więc to jest na przykład taka nieprzyjemna sytuacja, kiedy ta kopia, Lem nie zwraca w ogóle uwagi na myśli tylko z punktu widzenia kopiowanego w dialogach na przykład. Ale z punktu widzenia kopii też, jak się zastanowisz, to jest bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Powstajesz, masz wspomnienia i dowiadujesz się, że zostajesz skopiowany. No to znaczy, że te wspomnienia są absolutnie właściwie fikcyjne, bo one dotyczą innej porcji materii, która tam sobie chodziła i tylko się skopiowała. Przynajmniej nie wszystkie, no ale... Nawet fałszywe chyba. Fałszywe, po są po prostu fałszywe, tak. Więc ja na przykład mógłbym jako taka kopia się zbuntować, pomyśleć sobie, a dlaczego ja mam właściwie, jakie mam właściwie obowiązki wobec tej mojej osobowości, którą mi tutaj skopiowano. Ja nie mam żadnych, ja powstałem właśnie dziś i dopiero od dziś zaczynam się liczyć. I ja właściwie mogę ignorować wszystko, co pamiętam, bo moja historia zaczyna się dziś. Mógłbym taki bunt kopii, odczuwać potrzebę takiego buntu. Więc Lem tego nie rozważa, a mi się wydaje, że to z dwóch stron jest niefajne. Nie? Więc ten stopniowy zachowuje ci to. Więc po prostu niektóre obiekty, w przypadku niektórych obiektów zależy nam na historii. Czasami to jest, wiesz, niemożliwe. Ja podam ci taki przykład, bardzo świeży, wydaje mi się fascynujący i na pewno by się Lemowi podobał. Ostatnio był taki przypadek, jest taki przypadek w Norwegii, jeden z moich kolegów na IT University to bada. W Norwegii odkryto statek wikingów, co jest, no może nie to, że niespotykane w Norwegii, ale nie zdarza się już tak często jak dawniej, więc tam już nie pamiętam od ilu lat nie odkryto żadnego statku wikingów. Znaleziono ten statek wikingów, no super, oczywiście wrak gdzieś. I teraz jest taki problem, że oni wiedzieli, że wydobycie tego statku jest niemożliwe, bo on po prostu jest w takim stanie, że się go wydobyć nie da. Można zrobić tylko jedną rzecz. Można go zeskanować 3D w takich stuprocentowych detalach, ale ten proces skanowania go zniszczy. Czyli on żeby on zaczął istnieć dla nas, na przykład w muzeum, jako bardzo ładny model 3D, musi przestać istnieć fizycznie. No i taką decyzję podjęto. No i właśnie, no to, więc co, to jest ciekawe. To, co, to już nie Lem, ale to, i to, co wstawili w muzeum, tak. To jest ten statek? Nie, to jest jego cyfrowa reprezentacja. Tak. Okay. A tamten jednak przestał istnieć. Tak. To jest... Chyba, że, bo wiesz, ja to jestem takim fanem tego, że to wiele zależy od tego, jak my sobie to pojęciowo ułożymy. Jeżeli my zaczniemy wierzyć w to, że cyfrowe reprezentacje to po prostu kolejne stadia naszych obiektów, to możemy powiedzieć, że to jest ten statek. Ten statek na początku był drewniany, potem był drewniany zmurszały, a teraz jest cyfrowy. I teraz traktujemy, że tą cyfrowość jako taką trzecie po prostu stadium, tak jak rzeczy gniją, to mogą się też scyfrowić w ostatnim stadium swojego życia. Widzę, że robisz już neologizmy jak Lem. Tak, tak. No jak się dużo tego czyta, to człowiek się tak to zaraża, to zaraża. Scyfryzować, tak? Cyfryzuje. Tak, tak, tak. Cyfryzuje. Taki etap. Okej, dobra, ale to jaka jest różnica tak swoją drogą między natychmiastowym a tym czyściowym uploadem? Gdybyśmy ten statek fragmentami skanowali, wtedy fragmentami by znikał, wiesz, tam pierwsza warstwa, druga warstwa. Dobre pytanie. To co? Ja bym powiedział, że tu nie byłoby różnicy, ponieważ nie zrobiliśmy tego myku psychologicznego i nie zaczęliśmy traktować cyfrowych przedmiotów jako po prostu ontologicznie równoważnych. Czyli jakbyś zrobił, zazwyczaj jak robisz przejście z jednego materialnego obiektu na inny, kawałek po kawałku, to ponieważ oba są materialne, to ludzie mówią sobie, okej, okay, to jest po prostu, powiedzmy, ten upload częściowy, to jest stopniowy, to jest przejście, moja świadomość przelazła z jednego na drugie. Ale teraz jeżeli coś takiego jak struktura na przykład przejdzie ci z obiektu fizycznego na obiekt cyfrowy i istnieje tylko w postaci matematycznej, także może to tylko wyświetlać, to dla niektórych to nie jest, to jest za duża ontologiczna zmiana. I to do tego piłem, kiedy powiedziałem, że może my po prostu w pewnym momencie przestaniemy to traktować jako dużą ontologiczną zmianę. Na razie wydaje mi się, że dużo osób traktowałoby to jako taki zbyt gruby ontologiczny przeskok. No. Bo ja mam intuicję, że ta różnica, czy to jest stopniowy upload, czy to jest taki momentowy upload, to jest raczej różnica praktyczna, czy techniczna może taka, że bezpieczniej byłoby się po kawałku przenosić niż ale od razu nie, w całości. Ja tak nie czuję. Czy jest, a to jaka jest właśnie ta różnica taka dla mnie istota rozprawy jest filozoficzna? Taka, ja jestem
postawiłem taką hipotezę pod wpływem Lema właśnie dialogów, kiedy zostałem poproszony o napisanie tego komentarza, o którym wspomniałeś, jednego z komentarzy w książce, która się pojawiła niedawno, Filozoficzny Lem, to zacząłem nad tym dużo myśleć i doszedłem do wniosku, że dlaczego ten powód, dla którego mamy, przynajmniej niektórzy, tak jak ja czy Lem, dużo osób po prostu, bo ja tu mam tę samą intuicję co Lem, że ten stopniowy upload będzie jakoś sukcesem, to powód polega na tym, że coś takiego jest w świadomości i to jest ten jej unikatowy element, że po prostu świadomość nie może nigdy wyłączyć się. Nie można jej nigdy wyłączyć i włączyć ponownie. Nie może się nigdy zamknąć. Oczywiście my śpimy, ale wtedy nie zupełnie świadomość nam się wyłącza. Więc po prostu, krótko mówiąc, ze świadomością chyba tak jest i tam postawiłem taką hipotezę, żeby, bo może się to wydać wszystkim trochę zaskakujące, ale są takie przedmioty, o których tak myślimy, że mają taki procesualny charakter. Na przykład ogień olimpijski. Ogień olimpijski to coś takiego, przynajmniej w teorii, wiadomo, że on czasem gaśnie go tam, no ale dobra, wszyscy po cichu wierzymy, tak, wszyscy wierzymy, że on jest, no nie, że on, no ale chodzi o tę ideę, że ogień tożsamość zachowuje, kiedy nie wygaśnie, jakby on wygasł, jakby nie wiem, to jest ten sam pożar, to jest ten sam ogień, to jest ten strumień i tak dalej. I jakby myślę, że z świadomością po prostu tak jest, że ona nigdy nie może się wyłączyć. I po to jest ten upload stopniowy, żebyś ty nigdy, czy ja, żebyśmy nigdy się nie wyłączyli, bo jakbyśmy się wyłączyli, to ten restart to jest tak naprawdę nowa osoba, która ma fałszywe wspomnienia. Okej, ale ja bardziej myślę o tym jakby uploadzie takim natychmiastowym, porównując to powiedzmy do ognia olimpijskiego, tak. Że nie przenosilibyśmy ognia z miejsca do miejsca, tylko byśmy się teletransportowali, jak w Star Treku. To co, teletransportacja to też byłoby przecięcie istnienia dawnego obiektu i powstanie nowego? Wydaje mi się, że to jest przecięcie istnienia obiektu. A i wtedy przy tym takim czasowym, stopniowym uploadzie, to jak jest z tą świadomością? Ona jest jeszcze częściowo tutaj i już częściowo tam? Czy... Nie, ona jest w jednym obiekcie, bo ten obiekt wtedy jest jakby, to jest jeden obiekt, tylko taki dziwaczny, hybrydowy, no, że ja jestem w połowie na przykład robotem, w połowie człowiekiem. A, i część mojej świadomości część podtrzymuje, mojej świadomości jest tu. Część struktury jest tu, część, tak, struktury, część struktury jest tu. Ale jakby świadomość jest jedna, częściowo jest oparta jedna. Tak jest. Na dwóch nogach. Tak jest, dokładnie tak. Ja nawet mogę nie czuć, czy nie wiedzieć, gdzie jest która. A może właśnie będę czuł, może się okaże, że te moje właśnie qualia z tej części mechanicznej, no to nie jest to samo, no ale dobra, przeżyję. Więc wracam. Tak, wracam, przeżyję. Albo no, wracam. Ludzie żyją, ludzie jakoś akceptują to, że tracą węchy i smak po COVID-zie na 3 miesiące, to wytrzymają, że qualia są trochę co słabsze. Co mogą zrobić? Skoro będą żyć wiecznie. Jakby mogli sobie włączyć. Okej, dobra, dobrze. Dzięki. To idźmy dalej. Był Chalmers, bo te pomysły z tym uploadem takim czy innym, no to są pomysły, które współcześnie rozważa, no bardzo już poważny akademicki filozof, tak. David Chalmers. I on rozważa też inne rzeczy, które się pojawiają w filozofii Lema. On jest zwolennikiem broni takiej tezy, którą nazywa on sam wirtualnym realizmem. Tak. To może być na pierwszy rzut oka dosyć dziwna teza, bo jak myślimy właśnie o bohaterach, czy w ogóle światach wirtualnych, światach gier komputerowych, ale i innych światach wirtualnych, no to zgaduję, że taka domyślna myśl jest, że to jest jakaś fikcja. To jest tak jak są, nie wiem, hobici, jakieś inne stwory, Klingoni i tak dalej, inne literackie czy filmowe postacie, fikcje. Tak samo są takie fikcyjne, dziwne stwory różnego rodzaju w grach i te światy fikcyjne to są, znaczy światy wirtualne to są światy fikcyjne. A Chalmers próbuje nas przekonać, że tak właśnie nie jest, że to są realnie istniejące obiekty pewnego typu, ale to są realnie istniejące obiekty. No i Lem o światach wirtualnych dużo pisze, o tym też wspominasz w tej książce. Bo to jest i w tych tekstach takich poważnych Lema, na przykład w Suma Technologii jest przecież cały rozdział. Zaraz powiesz ty o tej terminologii, którą w ogóle ukuł Lem na wirtualną rzeczywistość, ale również w beletrystyce. Znowu w dziennikach gwiazdowych są skrzynie profesora Corcorana, na przykład wczoraj rozmawialiśmy o Non Serviam, to też jest przecież wirtualny świat i tak dalej, jest tego więcej. Więc może zacznijmy najpierw od właśnie tej terminologii Lema. Tak, terminologia Lema to jest, no on ma tam wiele różnych wyrażeń, ale najistotniejszym, bo opisuje różne technologie, takie jak właśnie taki live streaming i w ogóle, ale tak byśmy dzisiaj powiedzieli, ale to najważniejszą to jest oczywiście fantomatyka i to jest jego odpowiednik wirtualnej rzeczywistości.
I to w zasadzie to, co on opisuje, ta wirtualna rzeczywistość, którą opisuje w Suma Technologia, to każdy z was, kto się bawił, nie wiem, Oculus Riftem, PlayStation VR czy HTC Vive, to jest dokładnie to. No, on naprawdę opisał takie hełmy, jak my dzisiaj znamy. Jeżeli chodzi o samą tę, więc on to, czym się fantomaty od wirtualnej rzeczywistości różnią? Moim zdaniem tam podstawowa różnica jest taka, i ona ma znaczenie dla twojego pytania, że Lem jednej rzeczy nie przewidział i w ogóle nie bierze jej pod uwagę, mianowicie w ogóle nie bierze pod uwagę tego, żeby dwie osoby w wirtualnej rzeczywistości znajdowały się w tej samej rzeczywistości, na przykład ze sobą razem. Tam jakby tam jest jakieś założenie takiego, że to jest solipsyzm, że to jest taka technologia solipsyzmu, tak? Tylko i wyłącznie każdy sobie wchodzi w swój świat i tak dalej. No oczywiście tak można zrobić, to nie jest niemożliwe i tak się często bawimy w wirtualnej rzeczywistości. Ale wiemy już dziś, że możemy też w wirtualną rzeczywistość wchodzić razem. I teraz nasuwa się takie pytanie, czy to nie ma czasem znaczenia dla tego właśnie pytania, o którym mówiłeś, bo ten wirtualny realizm, ta teza wirtualnego realizmu, to jest po prostu taka, że pewne rzeczy po zwirtualizowaniu nie zmieniają swojej, nie tracą tożsamości, są nadal tym samym obiektem. I nikogo to nie dziwi. I tutaj ja się całkowicie z Chalmersem zgadzam, a nawet poszedłbym dalej, o czym jeżeli czas nam pozwoli, to powiem. Chalmers zwraca uwagę na takie rzeczy, które są właściwie wszystkim nam dobrze znane, ale nigdy o tych nie myśleliśmy o tym także w takich kategoriach. Pomyślcie sobie o takich obiektach jak kalkulatory i zegarki. Kalkulatory i zegarki, nie mówimy o kalkulatorach i zegarkach w cyfrowych światach, które widzimy, widzisz cyfrowy kalkulator, nie mówimy cyfrowa reprezentacja kalkulatora. Albo cyfrowa reprezentacja zegara. Nie, to jest tak samo dobry kalkulator i tak samo dobry zegar, jak ten zegar czy tamten zegar. Tak? Mhm. I więc pewne rzeczy, jak je przeniesiemy do wirtualnego świata, nic im się nie dzieje. Są jak były. To samo się dzieje z pieniędzmi. Nikt nie mówi, to są tylko wirtualne pieniądze, nie są prawdziwe, przelew. Ja chociaż widziałem raz taki obraz, gdzie było napisane, nie liczą się w życiu tylko pieniądze, są też karty kredytowe. Widziałem takie w barze taki napis, to pomyślałem, nawet zrobiłem sobie zdjęcie. To są ludzie, którzy nie wierzą w wirtualizację pieniędzy. Więc, ale większość ludzi wierzy. Wirtualni irrealiści. Tak, wirtualni irrealiści, to jest mocni w tym barze. Więc w każdym razie powiedziałbym, że no, większość ludzi się na pewne rzeczy zgadza. I teraz pytanie, jak daleko możemy iść? To jest pytanie kluczowe. Które z obiektów, czy wirtualne krzesła i tak dalej? I teraz. Takim naprawdę bardzo. Czyli tylko żeby to było jasne, żebyśmy dla jasności, że są pewne obiekty wirtualne, które mimo że zgadzamy się, że są wirtualne, to powiemy też, że są normalnymi. Wirtualny kalkulator jest naprawdę kalkulatorem. Tak. Nawet tak. Jeżeli powiemy, że on jest wirtualny, tak. to jest naprawdę tak. kalkulator. Do tego stopnia, żebym powiedział, że to już zaczyna przypominać właśnie materiał, że możemy powiedzieć, o, to jest kalkulator plastikowy, to jest kalkulator metalowy, a to jest kalkulator cyfrowy. Każdy tak samo dobry, nie ma problemu. I teraz, takim naturalnym obiektem, który jest bardzo ważny z tego punktu widzenia, który też wydaje się, że ulega całkiem nieźle wirtualizacji, są miejsca, pomieszczenia. Otóż jeżeli my teraz sobie wszyscy założymy, gdybyśmy teraz my, nie tak jak teraz, co jest bardzo fajne, że w końcu można sobie usiąść z ludźmi w jednym pomieszczeniu, ale gdybyśmy na przykład byli każdy z nas w swoim domu, ale z hełmem wirtualnym i bylibyśmy po prostu w cyfrowej reprezentacji tego studia, to ja bym był skłonny powiedzieć, że nadal inaczej, ale spotkaliśmy się w jednym miejscu. Tylko, że no tak, tak. Czyli miejsca mogą być wirtualizowane. I teraz to jest o tyle ważne, że po prostu Lem tego w ogóle nie bierze pod uwagę, że można zwirtualizować miejsce i teraz my wszyscy na przykład, i co więcej, nasze spotkania też są wirtualizowane. Mhm. Bo jakbyśmy powiedzieli, że spotkaliśmy się, to nie jest tak, nikt nie pytał, to było spotkanie wirtualne czy niewirtualne, bo to jak wirtualne, to nieważne. Gdyby ono było zrobione tak, żebyśmy też faktycznie siedzieli sobie tak, to ja myślę, że po prostu byśmy nie interesowali się tym. Tak, no teraz i gdyby tak było, jak mówisz, no to te wszystkie, znaczy no pewnie tak będzie, to kwestia czasu, tak będzie. To te zdalne nauczanie no nie byłoby takie straszne. Nie, zupełnie inaczej by wyglądała zdalna lekcja, gdybyśmy nie przez te kamerki tam przy monitorkach, tylko rzeczywiście w wirtualnym pokoju się spotykamy, myślę, że wtedy jest klasa, okay. Są nauczyciele tak. I tu rozmawiam praktycznie. Tak. Gdyby to jeszcze rzeczywiście ta technologia rozwinęła się doskonale, że to by naprawdę imitowało różne doświadczenia, tak. No to moglibyśmy to rzeczywiście tak prowadzić. Tak. I myślę, że właśnie to, i teraz, to, i więc ten wirtualny realizm mówi, są takie rzeczy, co do których tak jest i teraz pytanie, jak daleko możemy pójść. Mhm. No właśnie i sam Lem
zauważył to, bo mam wrażenie, że nawet jak się czyta nie beletrystykę, ale właśnie sumę technologię, tamte fragmenty o fantomatyce, no to on tego jednak nie widział. Ja uważam, że często, on tego w ogóle nie widział. On pisze jednak cały czas jako iluzję o tym. Dlatego, że absolutnie zgadzam się z tobą, on tego nie zauważył, nie zauważył tego potencjału w ogóle. Mhm. Trochę tak, żeby było jasne, no to może być nieuczciwe, bo on tam w pewnym momencie pisze, że można by wykorzystywać te technologie do treningu, do nauki i tak dalej, ale to jest tylko taki moment, kiedy się rozpisuje na temat tej technologii, to jest zawsze technologia rozrywki. To jest technologia iluzji, rozrywki. I przez to tu się pojawia ta komplikacja, że przez to on myśli o niej w kategoriach światów fikcyjnych bardziej. Tak, trochę tak, jak ty zrobiłeś z tą grą, gdzie mówisz, że w grze są fikcyjne na przykład orki. To jest prawda, orków nie ma, ale growe orki są. Dokładnie, właśnie, bo to jest tak, jak grać, my możemy grać w grę planszową na przykład i tam będą orki, jakieś tam są figurki. Na przykład. I teraz tak, no oczywiście ta figurka nie jest orkiem w sensie dosłownym, to nie jest żywa istota, która coś tam biega z młotem i robi tam jakieś inne rzeczy, no ale ta fizyczna, figurka ten fizyczny istnieje. I to samo jest z grą. No dokładnie, przecież te wszystkie, nawet jeżeli, wszystko jedno, czy ork, czy jakieś inne, ale te cyfrowe obiekty jakoś istnieją. I ta idea Chalmersa, jak ją rozumiem, jest taka, że te obiekty to są prawdziwie istniejące obiekty. Tak. Tylko, że no, cyfrowe akurat, a nie plastikowe. Tak, no, ale, absolutnie. Ale... To jest też taka koncepcja, którą wcześniej jeszcze przed Chalmersem, co Chalmers odnotował, przedstawił Espen Orset właśnie z IT University w Kopenhagen, gdzie, że obiekty growe mają taką podwójne, że nazwa obiektu growego ma podwójne odniesienie, że możemy odnosić się do obiektu w fikcji czy narracji gry, ale możemy się też odnosić do cyfrowego obiektu w symulacji. I obiekty symulacji są prawdziwe, tamte są fikcyjne. Więc bardzo, to właściwie ta sama hipoteza. Tylko, że jak mówię, dotyczyła tylko gier, dlatego to jest trochę, jakby nie jest tak szeroka jak Chalmersa, ale... Ale mi się to wydaje bardzo ciekawe. To jest zresztą przecież metafizyka w czystej postaci, to co robi Chalmers. Absolutnie, w odniesieniu do nowych technologii to pokazuje, no bo ten problem nie istniał jeszcze 50 lat, 20, 30 w takiej cała postaci. Książka nie teraz nadchodzi na ten temat Chalmersa. Tak, wiem. Zobaczymy. I to swoją drogą jest świetny przykład, jak współcześnie filozofia może atakować no, powstające dopiero co wskutek nowej technologii problemy. No ale właśnie mi się wydaje, że mimo swojej genialności oczywiście tego jednak właśnie cały czas to traktował jako fikcję. A jest istotna różnica między tym, jak istnieje Gandalf, jakiś tam Hobbit czy Klingoni, a tym, jak istnieją te obiekty, z którymi wchodzimy w interakcję, jak gramy w grę na podstawie Władcy Pierścieni. To jest zupełnie coś innego jednak. I to absolutnie on tego nie zauważył. Wiele mogło być powodów, no chociażby to, że być może trochę się ustawił już wymyślając tę nazwę, fantomatyka. Mm-hmm. Tak. To już jest od razu, że to jest iluzja, halucynacja i tak dalej. Więc trudne pytanie, dlaczego tego nie zauważył, ale rzeczywiście dwa takie najważniejsze obostrzenia tego jego fantomatyki to jest to oraz to, że nie zauważył tych możliwości wieloosobowego doświadczenia. Tu swoją drogę, jak mówisz, że nazwa mogła go trochę zafiksować, to znaczy, że znaczenie nazw może być dosyć istotne. No tak, wiesz, szczególnie on, ja myślę, że u niego to jest nawet bardzo wyraźne, że on często lubił po prostu iść za nazwą. Wymyślał sobie fajny neologizm i potem szedł mocno za nim. Jest tam już, kompletnie nie pamiętam, w którym tekście Lema, jest nawet taki pomysł żartobliwy, ale bardzo intrygujący, żeby stworzyć filozofię czy naukę nawet po prostu, która byłaby oparta tylko na lingwistyce, a mianowicie byśmy generowali wszystkie możliwe nazwy, a potem byśmy się zastanawiali, co one mogłyby znaczyć. I wtedy będziemy wiedzieli o tych teoriach, zanim one zostały sformułowane. Więc wydaje mi się, że to taka tak. Ontologia w sensie teorii wszystkich możliwych Języków czy tam etykiet. Okej, ale to wtedy w taki sposób znowu przechodzimy płynnie, chociaż może jeszcze dosłownie jedno, byś tak dwie minutki, bo wiem, że za to cenisz Lema. To może jest mniej filozoficzne, ale jednak jakie konkretnie on tam te technologie VR dostrzegł, bo to... Wiesz co, to jest, tam jest kilka różnych możliwości. Jest na przykład taka opcja, w której po pierwsze jest to, o czym mówimy, standardowy VR taki, który byśmy dzisiaj powiedzieli, zakładamy hełm, przenosimy się w wirtualną rzeczywistość. On był tak, że tak powiem, szczegółowy, że nawet zwraca uwagę, że to musi być właśnie w 6 stopniach swobody, bo jak będzie w 3, czyli jak założycie tak jak na przykład, nie wiem, państwo...
ktoś z Państwa użyłby na przykład takiego czegoś jak Google Cardboard, to ono nie ma tego i wtedy widać rzeczywiście, że ta iluzja pryska, jak tylko się wychylimy do przodu, to nagle cały świat się odjeżdża nam. I to Lem to przewiduje, pisze, że tak by było, więc tu trzeba to rozwiązać. Chyba najważniejszym, to jest też o tym należy wspomnieć, moim zdaniem najważniejszym pomysłem Lema w tamtym tekście było to, że on powiązał, dla nas dzisiaj to jest tak oczywiste, że my zapominamy, że ludzie mogli tego początkowo nie wiązać ze sobą. On powiązał ze sobą ten hełm dający iluzję bycia gdzieś z maszyną cyfrową, która jest interaktywna, że po prostu szybko reaguje na moje działania i na przykład przedstawia mi inne fragmenty symulacji. Mhm. On nie miał wtedy nawet słowa interaktywny, więc musiał mówić o sprzężeniu zwrotnym. Ale chodzi o to, że to jest, wydaje mi się, bardzo bystre, że on wiedział, że to musi być program po drugiej stronie, który reaguje na żywo, zmieniając treść w zależności od tego, jak ja się poruszę, gdzie spojrzę i tak dalej, że inna iluzja będzie natychmiast bardzo szybko eliminowana. Pierwsze próby zrobienia hełmu nie miały takich, bo też komputerów nie było za bardzo takich przynajmniej, które mogłyby to zrobić. Więc to jest nowe. Ale Lem ma tam jeszcze kilka innych pomysłów, na przykład takie coś, co ja nazywałem właściwie, że on ma taki pomysł na taki live streaming trochę, ale specyficznego rodzaju. To znaczy w pewnym momencie zwraca uwagę, że no dobra, możemy symulować w taki sposób, że zakładamy hełm, ale możemy też, trzeba by są tam ograniczenia. Należałoby symulować tak, że właściwie bezpośrednio podłączamy sobie coś do mózgu i wtedy jakby nie mamy problemów tych, które znamy z hełmów, które są nie do przeskoczenia. Ta technologia ma słabości, które są nie do przeskoczenia. Więc wrzucamy sobie po prostu taką maszynkę od razu do mózgu, no i działamy w tym wirtualnym świecie, tak? Ale może na przykład możemy zrobić też tak, że nie będziemy wcale działać w wirtualnym świecie. Może po prostu włączymy sobie do mózgu coś, co będzie przesyłało nam dane na przykład z jakiegoś łazika, który sobie chodzi po Marsie w tym czasie i będziemy po prostu, czyli to jest taki awatar, krótko mówiąc, dokładnie ta sama idea jest tam u Lema. Albo jeszcze inna wersja, a może ktoś, na przykład ja, dajmy na to, jedząc coś, mógłbym, przeżywając pewne odczucia, przesyłać tobie od razu w streamingu moje odczucia i ty byś się czuł, jakbyś to jadł. Więc to byłoby taki właśnie, ja to nazwałem właśnie, że to jest taki odpowiednik, to jest taki naprawdę mega streaming, albo to właśnie, to jest prawdziwy strumień świadomości, strumieniowanie świadomości, dosłownie. Odchudzanie byłoby wtedy łatwiejsze, co? Odchudzanie byłoby mega łatwe. Tak. Po prostu, nie musisz jeść, a masz... Tylko ciekawe, na przykład, to są takie ciekawe pytania, czy na przykład jak ktoś ci streamuje swoje odczucie jedzenia. I on lubi truskawki, właśnie, to a czy nie lubisz? To co się stanie? Dobre. Dobre. Także widzicie Państwo, tam pomysłów jeszcze trochę jest. Nawet jeżeli czegoś nie zauważył, to pomysłów naprawdę sporo jest. No ale zacząłeś mówić o tej nauce i to jest kolejny temat, o którym chciałbym porozmawiać, bo to też jest u Lema bardzo często obecne. Ty zresztą uczysz właśnie filozofii nauki przede wszystkim w Kopenhadze. Lem stwarza fikcyjne nauki. Tak. Nie jedną. No, najbardziej chyba znana jest solarystyka, ale to nie jest jedyna, bo cała nauka w obku głosu Pana i tak dalej. No, w wielu różnych miejscach. Jaka jest jego filozofia nauki? Co on myśli o nauce? No, to znaczy tak. Po pierwsze, nie ma wątpliwości, że mimo, że widzi czasem komiczność pewnych zabiegów naukowców, że widzi pewną próżność tych zabiegów, to, że często oni idą w ślepe uliczki, albo że powtarzają swoje błędy, na przykład, że dwie różne dziedziny mogą rozwijać się bardzo podobnie, że właśnie to, co się działo w głosie, co się dzieje w głosie Pana, jest bardzo podobne do tego, co się działo z solarystyką. No, ale też punkt wyjścia jest podobny, próba komunikacji z czymś, czy odczytania komunikatu. Więc mimo to, że widzi te rzeczy, to pierwsze, co trzeba należy powiedzieć, że absolutnie Lem kochał naukę. To był scjentysta, uważał, że lepszej rzeczy nie ma i że lepszej formy poznania nie ma i absolutnie widząc jej wady, nie miał wątpliwości, że zostajemy, że tak powiem, w tej branży. Tylko, że to, co go interesowało, to pewne takie, bym powiedział, chyba trochę społeczne, ale też takie psychologiczne powody, dla których nauka przechodzi przez bardzo różne dziwne fazy. I to co widać, że on rzeczywiście bardzo lubił ten pomysł, żeby wymyślić sobie na przykład, nie wiem, 100 lat rozwoju, czy tam 200 lat może, nawet 500 rozwoju jakiejś nauki i przez jakie ona fazy przechodziła, co tam się z nią działo.
I zazwyczaj te fazy, to jest dla czytelnika to jest komiczne, bo to są takie fazy, powiedzmy, jakiegoś takiego, takiej sztafety, że jest jedna dziedzina i ona myśli sobie, że teraz zawojuje tę naukę, czy zawojuje dany problem, czy jakaś jedna frakcja, czy szkoła w tej dziedzinie. I oni osiągają już prawie sukcesy, ale potem się okazuje, że jednak nie wychodzi im. Potem wysuwa się na prowadzenie następna. I to jest taka, bym powiedział, zabawna procesja rozmaitych ludzi, każdy z nich myśli, że rozwiąże zagadkę, potem się zazwyczaj nie udaje. I to jest o tyle interesujące, że to pokazuje, że w nauce pewne rzeczy tak działają, że czasami mamy do czynienia z modą, czasami mamy do czynienia z jakimś na przykład jednym wynalazkiem, który sprawia, że ludzie wszyscy myślą, że teraz tak rozwiążemy te wszystkie problemy. Żyjemy w takim czasie dokładnie. Wydaje mi się na przykład, że bardzo wiele ludzi w taki sposób się zapala do sztucznej inteligencji, tej nowej sztucznej inteligencji opartej na deep learning, że wszystkim się wydaje, że to już rozwiąże nam wszystkie problemy. Trochę na takiej zasadzie. Myślę, że tutaj Lem miałby dużo zabawy, jakby widział, jak ludzie na to reagują. Więc mi się wydaje, że ta taka fascynacja tym, jakie taka kunowska, bym powiedział, to jest taki futurologiczna wersja Kuna. Zamiast patrzeć na historię nauki, to patrzymy na możliwy przebieg. Wydaje się, że może nawet Lem nigdy tego nie napisał, ale mnie się wydaje, że on może wierzył, że są jakieś takie prawa takich przemian w nauce, które jakoś, że ona musi przejść przez te wszystkie niekiedy dziwne etapy, że musi wejść w parę ślepych uliczek, żeby w końcu do czegoś dojść. Okej, więc jest Kun na pewno u Lema, tak. Mówisz, jakieś i zwrócenie na tą socjologiczną stronę, tak, nauki. To jest w ogóle ciekawe, my tu w Polsce mamy tradycję naukoznawstwa, trochę może wymierające obecnie, ale to jest właśnie takie spojrzenie na naukę nie tylko od strony filozoficznej, takiej epistemologicznej, co tam się dzieje, jak się uzasadnia tezy i tak dalej, tylko jak to działa tak społecznie, co oni, tak, robią. I tam są takie bardzo fajne fragmenty, chociażby właśnie w Głosie Pana, tam są ci fizowie, humowie, czyli ci przedstawiciele nauk humanistycznych i ścisłych, i jak oni tam ze sobą współpracowali, a raczej jakie sobie tam przykrości robili, bo tam ci fizowie trochę tych humów niepoważnie traktowali, więc to też opisuje. A czy zgodziłbyś się, że jak już mówi o samych mechanizmach działania, jak to się dzieje, że naukowiec dokonuje odkrycia, to trochę tam jest u niego popera i falsyfikacjonizmu. Zgodziłbyś się z tym, czy nie? Nie myślałem o tym. Daj mi moment. No, ale jakiś przykład byś podał? Bo są też tam opowieści, chociażby w Solaris jest taka zmianka, jak to jest poboczna zupełnie, ale jest jak tam ta Solaris, jako w ogóle, dlaczego Solaris zainteresowała ludzi? Tak. No bo to była planeta w Układzie Podwójnym, tam były dwie gwiazdy, no i zwykle takie planety, ich orbity są niestabilne i jak obliczali, to okazywało się, że ta planeta powinna spaść prędzej czy później na tą gwiazdę. Tak. No a ona właśnie nie spadała. Badali dokładnie i nie spadała. No i tam Lem w którymś momencie mówi, że no to psułoby, że żeby bronić dobrą teorię grawitacji, no to tam zaczęły powstawać jakieś cała masa hipotez ratunkowych. Znaczy, tak, że to już falsyfikowało tą teorię, no ale mimo wszystko ludzie próbowali... To jest dla mnie takie, już rozumiem teraz, o co ci chodzi i zgoda, ale to jest dla mnie jeszcze bardziej, bym powiedział, takie Quine-owskie. Mhm. Że to jest takie pokazanie tego... Powiedziałbym, że tak, że właśnie tutaj Kuna by było mniej, bo taka kunowska wizja to byłaby, pojawiły się anomalie, to teraz musi być jakaś super rewolucja, podczas kiedy u Lema jest taka bardziej quine-owska wizja takiego ciągłej próby łatania tego statku, nawet jak nam się woda wylewa z każdej ze stron. Nie? Więc ja bym powiedział, że w tym sensie bym się zgodził, że falsyfikacja doprowadza do tego, że próbujemy robić różne rzeczy, ale nie odrzucamy tego, tylko próbujemy tak robić. Tak, znaczy, no więc tak, może nawet nie powiedzmy Popper taki prosty, ale może bardziej Lakatos, że tam są, że się urachamiają, że bardziej zaawansowane. Ale właśnie, że jest ten mechanizm, że przychodzi naukowiec z jakąś ideą, on tam zresztą często pokazuje, że są właśnie jakiś tam pomysł genialny, a później wyciągamy konsekwencje i sprawdzamy te konsekwencje. I ponieważ tam są takie śmieszne zdania, że no to w obronie dobrej teorii grawitacji coś tam ludzie pewne rzeczy przemilczali i tak dalej. No i później się okazało, że to ten ocean oczywiście, żeby Państwu trochę zaspoilować, jest tam za to jakoś. To właśnie, jest tam jakoś za to odpowiedzialny. Okej, czyli byłoby coś takiego, czyli to są rzeczywiście, tak, tylko znowu, czy to jest po prostu, on znał dobrze te tematy i się nimi bawił tutaj, czy tu jest coś znowu nowego dla filozofa, gdzie możemy coś tu wykopać? Nie, to nie jest nowe dla filozofa, tak uważam, że nie, że uważam, że po prostu jest to zwrócenie uwagi na ten społeczny wymiar, nie w najbardziej, powiedziałbym, radykalnej swojej postaci, bo na przykład Lem, mimo
tego, że on pokazuje ten społeczny wymiar i zauważa, że przez ten społeczny wymiar, czy psychologiczny też wymiar nauki, no i polityczne, polityczne naciski, tam w głosie pana przede wszystkim. Oczywiście, no w głos pana jest tego doskonałym przykładem. Więc polityczne naciski, no to sprawia, że pewne aspekty badania danego, powiedzmy, fenomenu, no mają priorytet, tak? I że naukowcy po prostu dostają więcej pieniędzy, albo jest jakaś moda i tak dalej. Ale nie jest to na przykład aż tak radykalne, jak niektóre teorie socjologii wiedzy, gdzie by powiedziano, że właściwie cała treść jest determinowana poprzez na przykład społeczne tło. Czegoś takiego Lęby nie powiedział. On byłby tym takim umiarkowanym, powiedziałbym, teoretykiem, który by powiedział, że absolutnie nie ma, jest fikcją ten pozytywistyczny ideał, że naukowcy przychodzą i czysto badają za pomocą swoich najlepszych metod dane zjawisko. Nie. Jest tak, że oni konkurują między sobą, to jest ten psychologiczny, próbują się podgryźć, że są różne frakcje, że są różne mody, że są pieniądze i jest podatnik, który trzeba mu opowiedzieć, co robimy, bo się zacznie irytować i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko bardzo, bardzo mi się wydaje, bardzo taki obraz prawdziwy, ale czynowy chyba nie. Ale bo jak mówisz, że nie był, no nie wierzy chociaż w ten... Chociaż z drugiej strony, przepraszam, że nie wierzę, strony to, jak tak zadaliśmy pytanie, to czy w 60-tych latach, kiedy on to pisał, czy to wczesnych, czy to nie było wczesnych. Nowe? Może to było nowe. Nawet. Może to było nowe. Więc tutaj musiałbym się naprawdę sprawdzić, wiesz, bibliografię. Tak, ale to zawsze jest ten problem, że no napisał pewien pomysł, ma na pewno pewną obserwację i być może nawet ona inspirowała jakichś tam akademickich filozofów. Tak, ale nie wiem. No ale on sam to nie był takim. Tak. Jednak działał poza obszarem tej akademickiej filozofii. Okej, ale mówisz, że nie mitem jest, czy fikcją ten ideał pozytywistyczny, ale według Lema, też jak powiedziałeś jeszcze raz, żebyśmy to podkreślili, mitem równie, tak samo bardzo mityczny jest ten obraz, taki postmodernistyczny. Nie, to on by tego tak samo krytykował, by to tak samo jak freudyzm, nad którym się bardzo często znęca. Okej, dobra. No i skoro jesteśmy przy Solaris, jesteśmy przy głosie pana, no to jeszcze jeden motyw jego twórczości, który się, niektórzy nawet uważają, że to jest chyba główny, przynajmniej beletrystycznej twórczości jego motyw, czyli niemożliwość kontaktu z obcym. Tak. To dla ciebie jeszcze jako filozofa języka, wnuczka naukowego Ajdukiewicza, to szczególnie myślę będzie ciekawe. Co tutaj Lem ma do powiedzenia? Dlaczego, znaczy najpierw dlaczego tak pesymistycznie i na czym w ogóle ma polegać kontakt? No mnie się wydaje, że to przede wszystkim musimy, żeby zrozumieć, dlaczego ten pesymizm Lema jest ciekawy, to musimy go zestawić, czy raczej odbić od takiego naiwnego optymizmu science fiction. Tego, jak kontakt był prezentowany w dziełach science fiction. Że to często było tak, że ci obcy przyjeżdżają i tak mówią jakieś... No, najlepiej to jeszcze w ogóle zaczną po angielsku, nie? Bo już się tam przygotowali. Muszę ci to powiedzieć, ja pamiętam w którymś fragmencie tej rozmowy z Beresiem właśnie Lem sam mówi, że to tak wygląda właśnie oczywiście, że z zielonymi człowieczkami rozmawiają człowieczkami po angielsku. Tak, no to tak dokładnie wygląda. Albo na przykład to wygląda tak, że oni przyjeżdżają i oczywiście jest ten moment, film pokazuje ten moment takiego... No, trudności komunikacyjnej, że ten obcy coś tam, nie wiem, pika, w ogóle jakieś takie dziwne dźwięki mogą nawet nie przypominać, ludzie zdezorientowani i nagle potem coś tam popukają na siebie, ja to, tu gwiazda, tu statek, przyjaciel i po trzech minutach już jakoś komunikacja idzie. I ta naiwność tego... Albo maszyna jeszcze taka, translator. Albo właśnie, albo przynoszą magiczne, to jest najprostsze, to magiczny translator, który rozwiązuje problem za nich. Albo w ogóle już słyszą w swoim umyśle, tak, nie? Mają ten translator wbudowany gdzieś. No dobra. My teraz wiemy, że ta magiczna maszyna, translator, to może jest najbliższe temu, co mogłoby być do zrobienia, ale pod warunkiem, że ta maszyna by się uczyła wcześniej oczywiście, bo mamy teraz takie magiczne urządzenie pod tytułem Google Translate, które nam ładnie wszystko tłumaczy, nie idealnie, ale całkiem ładnie i w sumie nie wiemy jak i nikt nie wie. Znaczy to jest rzeczywiście zaskakujące. Ja jeszcze paręnaście lat temu no, naprawdę nie wierzyłem, że to potrafi aż tak zrobić. Ja miałem takie doświadczenie tylko na marginesie. Tak. Powiem, że kiedyś, nie wiem co to, jak to świadczy o moim pisaniu, pewnie źle, ale to miałem takie doświadczenie, że napisał do mnie kolega, który powiedział, że podobał mu się tam taki artykuł, który napisałem. Ja mówię, o fajnie, to ty, i tak nagle dotarł do mnie zaraz, to ty po polsku czytasz? Nie, wiesz, wrzuciłem go w Google Translate. Myślę sobie, okej, wchodzę tam, wrzucam to do Google Translate
I patrzę i to jest właściwie czytalne. Więc może to po prostu znaczy, że ja taki jestem, że nie, mam umysłowość idealną dla Google Translate. Nieważne. Żarty żartami, wróćmy do Lema. To jakby ten kontrast z tą naiwną wizją, to jest ważne. Że, i mi się wydaje, że to jest nadal ważne. Był ten film The Arrival, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu, który jest chyba pierwszym takim filmem, który tak poważnie to traktuje. Ale tam też to jest o wiele bardziej naiwne niż u Lema, bo się jednak udaje. Ale jednak pokazuje trudności. I to jest fajne, że ten film pokazuje, że to przecież nie jest takie hop-siup. I głównym problemem, i to jest wielka, wydaje mi się, zasługa Lema, to jest, są dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest taki problem natury filozoficznej, a mianowicie, że bardzo trudno jest, zacznijmy od tego, że bardzo trudno jest ustalić, że coś jest komunikatem, a nie czymś innym. Nie na przykład, nie wiem, może ten obcy tu przyjechał i się zakaszlał przez 2 minuty, a ja próbuję to tłumaczyć od roku, nie? Więc o to chodzi. Jakby ustalenie, że coś jest komunikatem, jest bardzo trudne, ponieważ wchodzi w grę tu to, co filozofowie nazywają intencjonalność. My możemy tylko badać przedmiot fizyczny, jak jest na przykład dźwięk, ale teraz jaki był cel wydania tego dźwięku, do czego miał się odnosić ten dźwięk, tego już w żadnych fizycznych własnościach tego dźwięku się nie da wybadać. To jest jakaś korelacja pomiędzy tym dźwiękiem, jego użytkownikiem, a otoczeniem i ta korelacja można ją badać tylko wtedy, kiedy mamy dużą próbkę i na przykład właśnie jakaś maszyna statystyczna szuka tej korelacji. Ale taki jeden pojedynczy kontakt, zauważmy, że to jest często tak jak w głosie pana, to już jest w ogóle, to jest jeden komunikat, jeżeli w ogóle komunikat. Mm-hmm. Jakaś prawidłowość, którą znaleziono w chaosie i teraz co to jest? Jest to komunikat, nie jest to komunikat? Jak coś się nie powtarza często, Solaris byłoby w tym sensie łatwiej, ale w Solaris z kolei jest odwrotnie. No, nie widać tej prawidłowości takiej, którą by nam pozwoliła coś sensownego powiedzieć. Więc krótko mówiąc, problem polega na tym, że po pierwsze trzeba ustalić, czy w ogóle ktoś chce nam coś przekazać, czy my czasem nie projektujemy tej intencjonalności na ten obiekt. Tak jak projektujemy intencjonalność na komputer, mówiąc, złośliwa maszyna. A to jest po prostu rzecz, która jest, jaka jest i tyle. Wszystko może być, tak, wszystko może być komunikatem w tym sensie, że my projektujemy na to intencję. Tak? To jest numer jeden. A dwa, nawet gdybyśmy już wiedzieli, że tak jest, to tu Lem ma bardzo dobrą intuicję, że język jest o wiele bardziej zakorzeniony w naszych ciałach i w naszym otoczeniu fizycznym, niż nam się wydaje. Nam się wydaje, że język to jest coś takiego uniwersalnego, że ja sobie mogę tym się posługiwać tu na Ziemi, potem na Marsie, potem na jakiejś jeszcze innej planecie, która zupełnie inny wygląda, a może nawet jak ktoś jest wierzący, że może nawet w zaświatach będę mógł po polsku rozmawiać, bo to wszystko jedno, w jakim ja jestem otoczeniu. A to jest bzdura, bo otoczenie, okazuje się, ma bardzo zasadnicze znaczenie dla tego, w jaki sposób język funkcjonuje, co jest dla mnie oczywiste, co nie jest oczywiste, co ja zacznę pokazywać jako pierwsza rzecz, gdzie ja będę chciał spróbować ustalić komunikację. Cała baza, na przykład Len też zwraca na to uwagę, jak wiele metafor na przykład opiera się na grawitacji, że coś mnie przybiło, albo że po prostu coś mnie wznosi do góry, coś jest uwzględniające. Lekko się czuję. Lekko się czuję, tak dalej. Więc tak, metaforyka jest związana z grawitacją ziemską. Bardzo wiele wyrażeń jest związanych z otoczeniem. To, że nam się tak dobrze udało, tutaj filozofowie też przecież mówili na ten temat, Quine mówił o problemach z nieoznaczonością przekładu, ale tu mamy tę niesamowitą łatwość, że gdziekolwiek na Ziemię się nie znajdziemy, no to zawsze mamy pewne wspólne rzeczy. Jest tam to słońce, jest tam to niebo, mamy podobne ciała, mamy tę samą grawitację, mamy te same potrzeby i tak dalej. Więc mamy ten taki po prostu jakiś starter. W opowiadaniu o, jak zawsze mam problem z tą nazwą, pan, nie, psycho, psy, o tych wirtualnych, wirtualnych mieszkańcach wirtualnych światów. Norsarian to? Tak, Norsarian. Jak się nazywały te stwory? Psychoidy. Teraz to widzisz. Psycho coś tam. W każdym razie nie jest łatwo zapamiętać te nazwy. Psychoidy, jako kurczę, coś takiego. No, nieważne. W każdym razie w tym opowiadaniu tam jest coś takiego, że one przez programistów od razu są powoływane do życia. To są takie po prostu istoty, które żyją w wirtualnych światach i my obserwujemy ich rozwój, tak? Ale one są całkowicie wirtualne. I te istoty startują swoje życie, że tak powiem, wirtualne z podstawą języka angielskiego. Dlaczego? Dlatego, że Lem zwraca uwagę, że gdyby im pozwolić tak na żywioł, gdyby tak poszły i same stworzyły sobie język,
to my byśmy nie byli w stanie go przebić, bo ten świat ich wirtualny jest zbyt inny od naszego. I to jest właśnie, na przykład to jest taki pomysł, że trzeba dać jakiś taki podobny start językowy i potem jakoś to pójdzie. Tak, i my mamy na Ziemi po prostu zapewniony ten start. Albo chociażby to, że mamy te same zmysły, więc możemy, mamy jakieś tam nazwy kolorów, na przykład przez to, że jesteśmy tak samo zbudowani i jesteśmy w tak samym, a jak teraz... A ktoś odbiera, nie odbiera na przykład barw w ogóle. Oczywiście. Albo... Jak zabierzemy sobie te dwa wspólne elementy, wspólność otoczenia i wspólność ciał, sposoby zbudowania, nie musi być to, może być funkcjonalnie identyczne, ale okay. W każdym razie wspólność doświadczenia, to koniec. To jest ryzyko, że nigdy się nie dogadamy. I to jest ciekawe pytanie. Ja na przykład uważam, że Lem może był troszeczkę zbytnim pesymistą. Może ten kontakt nie będzie aż tak niemożliwy, jak mu się wydawało. Na przykład właśnie dzięki funkcjonalizmowi, dzięki próbie ustalenia jakichś wspólnych, być może będziemy mieli, może. Mówię tylko, że to nie jest dla mnie oczywiste, że ten pesymizm Lema jest zasadny. Niemniej on jest potrzebny. Dlatego, że on jest doskonałą przeciwwagą dla kompletnie naiwnego optymizmu. Ludzie kompletnie o tym zapomnieli, że to może być gigantyczny problem. Okej, okay, to w warstwie dosłownej oczywiście chodzi o kontakt z innymi, z braćmi w rozumie, ale z innych tam światów. Tak, braćmi w rozumie. Ale czy to nie jest troszkę metafora tego, że może i na Ziemi między sobą się ciężko dogadać? No, myślałeś tak kiedyś o tym? Nie, powiem Ci szczerze, że nie. Właśnie z tych powodów, o których przed chwilą powiedziałem, że ja uważam zawsze, że jakby kluczowym elementem tego rozumowania jest to, że nie mając wspólnych elementów nie ruszysz, że ten skok z kompletnego braku zrozumienia w jakiekolwiek minimalne porozumienie, ten pierwszy krok, nie wykona się tak łatwo, jeżeli nie mamy jakichś wspólnych elementów. I dlatego o tym nie myślałem, że nawet jeżeli możemy mówić o problemach z komunikacją, to mamy tę rzecz zapewnioną. I to pozwala nam, może trochę po kłajnowsku możemy być sceptyczni, ale co to jest za sceptycyzm kłajna, tak, skoro wychodzi na to samo ostatecznie. Że się i tak rozumiemy, tylko że nie wiadomo, czy tam w środku mamy dokładnie tak samo to poukładane. No to prawda, ale ostatecznie nie jest źle. Więc, być gorzej. Może być gorzej. Mogło być gorzej. Tak, to taka różnica między optymistą a pesymistą. Tak, optymista, tak. Pesymista mówi, gorzej być nie może, a optymista może. Dobrze. Ponieważ czas nam się kończy, to jeszcze na sam koniec chciałem zapytać, czy Lem stworzył jakiś system, chociaż jakieś fragmenty systemu filozoficznego? Jakie takie są ogólne jego twierdzenia filozoficzne? Czy ma jakąś ogólną metafizykę, czy ogólny pogląd na pewno epistemologiczny? Tak, na pewno nie stworzył systemu. To znaczy on wprost na to odpowiada w jednym z wywiadów, gdzie mówi, że on po prostu nie stworzył systemu, i w ogóle nie zabierałby się za to, bo po prostu uważa, że nikt już nie może stworzyć systemu, ponieważ po prostu jest za dużo rzeczy, które trzeba wiedzieć. I tu myślę, że ma rację. Takie systemy w starym stylu, ja nie wiem w ogóle, czy my mówimy system. Szczerze powiedziawszy, to kto właśnie stworzył taki prawdziwy system? Może Arystoteles tak, ale kto po Arystotelesie, komuś to udało, że to był taki system? No jeszcze w średniowieczu były, ja bym tam powiedział, Tomasza bym jeszcze zaliczył do jakiś tam system, co całościowy jest. Nawet bym się jakoś tam zgodził, że jeszcze powiedzmy Kant to jest jakiś całościowy obraz. No już właśnie z Kantem to mi się wydaje, że to tylko, jest... że to jest innego rodzaju, tak. Innego rodzaju już tak. Na pewno. Że to już jest moim zdaniem, że Kant to już będzie ten moment, kiedy już bym mu wytknął wiele rzeczy. A Hegel? Ale to, tak się mówi, ale to ja nie widzę tam żadnego systemu w sensie takim, jakim Lem by chciał. No to... Gdzie Lem by chciał powiedzieć, że system to by znaczyło, że człowiek przeczytał wszystko, wie wszystko. A nie, no to nie, to zgoda. W sensie, że może nie dosłownie przeczytał, że wie wszystko z wielu dziedzin i jest w stanie stworzyć taki właśnie coś, co będzie i w fizyce, i w chemii, i w biologii się trzymał, i w lingwistyce. To mi się wydaje, że to jest pewien ideał, którego słusznie Lem zauważa, to już bardzo dawno trzeba zapomnieć o tym. I dobrze, no bo czy to jest komuś potrzebne, to ja nie wiem, to za różnica, może wiele osób może stworzyć. Tu bardziej chodzi, jak pytamy kogoś, czy pytamy, czy ktoś stworzył system, to raczej pytamy zazwyczaj o to, czy były jakieś niezmienniki w tym, co on mówił na różne tematy, albo czy jego poglądy na różne tematy są spójne. To ja na to odpowiedział tak. Uważam, że poglądy Lema na rozmaite tematy są spójne, być może za wyjątkiem pewnych uwag, które on robi na temat etyki. Ja mi się wydaje, że jak on zaczyna mówić o że coś jest dobrem, coś jest złem i pyta o zło w świecie, to mi się wydaje, że się trochę odbija, zaczyna mówić trochę taki inny, dla mnie troszeczkę inny Lem zaczyna do mnie mówić. Lem trochę moralista, ale też Lem
bardziej właśnie trochę metafizyk. Przestaje być dla mnie tak racjonalny, pewnie dlatego, że nie potrafił ugryźć tego, sam się przyznało, że to jest nie do ugryzienia tak do końca racjonalnie, ale mi się wydaje, że to są te jedyne momenty, kiedy czuję taki jakiś posmak niekonsekwencji. Poza tym to widzę absolutnie konsekwentnego myślenia, który jest racjonalistą, który jest naturalistą, który jest scjentystą w zasadzie. I w tym sensie on tutaj w tym sensie można powiedzieć, że nie to, że stworzył system, ale przynależy do pewnego typu myślenia w sposób bardzo taki spójny. A zgodziłbyś się z takimi obiegowymi tezami, że był mizantropem? Chyba tak, chociaż widzisz, to jest tak, że chyba tak. Wydaje mi się, że szczególnie jak jeszcze poczytałem, ale ile z tego wynika z tego, co poczytałem na przykład w książce Wojciecha Orlińskiego, gdzie też tak troszeczkę wychodzi, ale a ile w książkach, no z nimi jest problem rzeczywiście taki, że na przykład właśnie psychologia, znaczy przede wszystkim postacie kobiece są naprawdę słabo zarysowane w tej książce, co do tego nie ma wątpliwości. To jest jeden z problemów z Lemem tego typu. Chyba Harry i tak wypada jako jedna chyba z jako Jabadzia i tak jest naprawdę taka właściwie, no jest, no ona ma tam swoją, że tak powiem, wypowiada przynajmniej się, ale wiesz, w głosie pana na przykład są sami mężczyźni wśród tych naukowców i tak dalej. I jakby, jeszcze jest tam w Powrocie Zjazdu, ale to już zupełnie tło. I jakby to wszystko jest zawsze tłem, ale też szczerze mówiąc, ja uważam, że generalnie psychologia postaci u Lema jest drugorzędna. Że ważniejsze jest to, co właśnie są ich poglądy teoretyczne. I może Solaris się tutaj właśnie wybija jako odmienna. Oczywiście mówię o science fiction, nie mówię o tych rzeczach, które on pisał innych, tam psychologia jest ważna. A więc wydaje mi się, że po prostu to nie jest, to nie jest jego silna strona, ale też nie jest coś takiego, co by na przykład sprawiało, że nie wiem, że nie należy go czytać. To nie jest coś, co by mnie odpychało. Jest coś, co uważam za usterkę. Byłoby lepiej, gdyby tak nie było, ale no da się przeżyć. Dobrze, teraz rozumiem, przechodzimy do części z pytaniami, tak? Okej, dobra, więc pytanie jest od... tutaj trochę na chybił trafił, państwo pozwolą, że będę po prostu czytał tak jak widzę. Od pana Piotra Kozaka jest pytanie, co decyduje o tym, że przenosząc się do wirtualnej rzeczywistości jesteśmy tymi samymi osobami, a obraz moneta w wirtualnej rzeczywistości jest reprezentacją obrazu monety? No, to jest tak, że to naprawdę, moim zdaniem, zależy od naszych decyzji. To znaczy, przede wszystkim zacznijmy od tej monety. Moneta, jeżeli chcemy po prostu zrobić tak, że na przykład załóżmy, że to jest jakaś stara moneta i zależy nam na tym, żeby obejrzeć jej po prostu cyfrową reprezentację, to powiemy, że to jest cyfrowa reprezentacja. Dlaczego? Dlatego, że najprościej, pewnych cech, każdy model to jest coś, co ma pewien zespół identycznych cech, co obiekt modelowany, i pewnych rzeczy nie ma. Pewne rzeczy musimy w modelu pominąć. I teraz czasami jest tak, że jeżeli podczas modelowania pominiemy takie cechy tej rzeczy, które uważamy za bardzo istotne z jakichś względów, to wtedy uważamy, że to jest tylko reprezentacja, tylko właśnie kopia, tylko model. Czyli jakbym na przykład zrobił monetę cyfrową, to ponieważ my uważamy, że na przykład to, że ta moneta jest srebrna, a bycia srebrnym nie jesteśmy w stanie przenieść do świata wirtualnego, tylko przenosimy tam kształt, wygląd i tak dalej, kolory, no to że bycie srebrnym zniknęło podczas tego procesu modelowania, uważamy, że to sprawia, że to już nie jest moneta. Na przykład, możemy tak uważać. Więc to jest troszeczkę takie, z modelowania jest trochę taka zabawa, ale właściwie jak stara, dobra zabawa z filozoficznym poszukiwaniem istoty przedmiotu. Że po prostu robimy model i potem mówimy, no te rzeczy pominęliśmy. No i dla niektórych to znaczy, że o, to jest deal breaker, to już nie, jak to pominąłeś, to jest koniec, a dla niektórych, to te rzeczy nigdy nie były ważne i tak, to jest dokładnie to samo. To taka była odpowiedź. W przypadku monet zależy, co chcemy z tą monetą robić, czy ważny jest jej materiał, czy nie. Okej, to jest inne pytanie. Przeczytam ze wstępem od pana Szymona. Tak. Jestem zły. Przypadkowo włączyłem rozmowę i oderwać się nie mogę. Zawaliłem jakąś tam część obowiązków. To jest mi przykro, ale proszę wytłumaczyć. I teraz pytanie. Pan Szymon cię wprowadza na porównania. Lem a Kołakowski, choćby w problemach, jakie wyłaniają się z ich bajek. Jakoś byś porównał tych dwóch? No na pewno stylistycznie, ja bym powiedział, że to jest coś takiego, że przy przypadku pewien rodzaj humoru. Pewien rodzaj humoru, jest tutaj pewne podobieństwo w rodzaju humoru, ale gigantyczna różnica dla mnie polega na tym, różnica, która na przykład sprawia, że wolę Lema, chociaż te Kołakowskiego bajki szczególnie mogą być nawet zabawne, ale że Lem bardzo
wszystkie problemy filozoficzne, które Lem bierze pod uwagę, w zasadzie wszystkie, jakie mi przychodzą do głowy, na pewno wszystkie, o których rozmawialiśmy dziś, to są problemy, które wynikają z tego zderzenia technologii z filozofią albo technologii z naszym. W przypadku Kołakowskiego to nie jest takie istotne. Kołakowski nie jest takim fascynatem tego, co się dzieje, kiedy technologia wkracza w naszą cywilizację i jak ona nas zmienia. A dla Lema to jest klucz. Niemniej jest podobieństwo oczywiście na przykład właśnie w pewnym, ja bym powiedział, w pewnym stylu humoru, który jest w tych bajkach. Absolutnie tak. Okej. Okay. To trochę wspominałaś, mówiliśmy o tym, ale przeczytam pytanie. A co, to znowu pan Piotr, a co jeżeli obcy będą wyposażeni w system uczący się typu Google Translate, pozwalający nauczyć się języka obcego? No właśnie, to jest problem taki, że zgoda, to wszystko pięknie, tylko problem polega na tym, że Google Translate, to on się uczy w taki sposób, że on już ma istniejące wyrażenia, co do którego wie, że one są skorelowane, na przykład ma istniejące tłumaczenia. On też na przykład może widzieć, może się uczyć w ten sposób też, że na przykład my mówimy mu, czy dane tłumaczenie jest dobre, czy nie. Czasami jest tak, że na przykład w przypadku może nie Google Translate, ale Google Lens, czyli to rozpoznawanie obrazu. Jak on rozpoznaje obraz, rozpoznaje mi jakiś obraz, ja daję mi odpowiedź i do niedawna jeszcze pamiętam, było tak, że on pytał, czy to jest dobry wynik, czy nie, a jak jest zły, to co byś ty zasugerował. Więc to jest maszyna, która się w ten sposób, ona się musi od nas uczyć. Ale czego się uczy? Bo tego się uczy, że my już mamy przekłady języków. Czyli krótko mówiąc, Google Translate nigdy nie tłumaczył, nigdy nie uczył się języka, takiego języka, który nigdy nie był przetłumaczony na jakiś inny język. Te języki już są przetłumaczone na siebie, te teksty już istnieją odpowiedniki tych tekstów i Google Translate, ta maszyna może się uczyć na podstawie korpusu tych tekstów, które istnieją. W przypadku obcych to jest ten moment, to jest problem pierwszego tłumaczenia, pierwszego zetknięcia. I tu jest gruby problem. Okej. Okay. Tu pan Robert cię trochę przygwoździł. Jest taka scena w Powrocie z gwiazd, spływu, takiego wieloosobowego spływu. Czy ten wieloosobowy spływ w Powrocie z gwiazd nie jest przypadkiem, przykładem tego, że Lem miał jednak jakąś wizję tych wieloosobowych spotkań? A to zgoda. VR. To zgoda. Ja myślałem tylko o sumie technologii, ale zgoda, tam jest to. Racja. I tylko, że to, no mówię, było później, czy nie, Powrót z gwiazd był później, był wcześniejszy. To jest 61. Tak, chyba. To jest tak samo jak Solaris. Tak, no. To jest wcześniejszy. No to jest w takim razie powiedział, dzięki za ten przykład, zapomniałem o nim. Ale i on jest ciekawy, dlatego że to jest szkoda w takim razie, że on w sumie nie rozwinął tego. Skoro taki pomysł padł mu do głowy, nie rozwinął tego. Będę, że tak powiem. Trzeba zesknąć do Powrotu gwiazd. Tak, ale stoję na stanowisku, że to jest o tyle, że nawet jeżeli miał to on nie widział w tym jakiejś takiej grubej różnicy, co do której ja mówię, że ona jest. Bo moment, w którym my możemy się spotkać we wspólnej przestrzeni, jest momentem, kiedy my zaczynamy na przykład traktować to jako. Trochę jako nowy pokój. No, gdzie byłeś? Byłeś w Lublinie, w Łodzi czy w wirtualnej rzeczywistości, w pokoju? No więc to jest, możemy sobie coś takiego powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest kluczowe, że on nie widział, że to jest bardzo gruba różnica jakościowa, że jak wpuścimy tam te kilka osób, to może zacząć po prostu przestać funkcjonować jako rozrywka, a zacząć funkcjonować jako na przykład dodatkowy pokój do spotkań. I jeszcze raz pan Piotr. To jest uzupełnienie do uzupełnienia, ale no przeczytam po prostu. A co jeżeli gram w dwie gry jednocześnie na dwóch ekranach? Jestem jedną, dwiema czy trzema osobami? I od razu jest uzupełnienie do tego pytania. A co jeżeli podczas gry w Wiedźmina zrobię stop w grze i pójdę zrobić herbatę? Będę jedną osobą czy dwie? A, bardzo fajny przykład. I na to odpowiem w sposób, który może trochę intuicję wielu zaskoczyć. Ale ontologicznie, że tak powiem, staram się, będę, że tak powiem, tutaj, znaczy stoję przy tym stanowisku, które jest trochę dziwne, ale wynika właśnie, to jest konsekwencja tego wirtualnego realizmu też. Otóż, jak pan zatrzyma Wiedźmina i pójdzie zrobić sobie herbatę i wróci, to pan gra w tę samą grę. Jest pan w tym samym świecie, nie chodzi mi teraz o fikcyjny świat Wiedźmina, tylko w tym samym wirtualnym, symulowanej przestrzeni, bawi się pan tym samym awatarem. Tym samym obiektem. A jak pan wyłączy Wiedźmina i go włączy jutro, to jest inny świat i inny Wiedźmin, tylko pan o tym zapomina. Tak samo, jak każdy z nas, jak wyłączy komputer i odpali sobie plik Worda, to myśli, że to jest ten sam plik Worda, to jest inny plik Worda, w tym sensie, że pliki Worda, zależy co rozumiem przez plik Worda, czy to, co jest zapisane na dysku, czy też proces w komputerze,
który jest, został zainicjowany i uruchomiony, żebym ja mógł z tego korzystać. Otóż ten proces ma charakter procesualny właśnie. Jak się wyłączy komputer, proces umiera i nie można go przywrócić. To może być tylko co najwyżej nowy proces, który my jutro zrestartujemy. Czasami nam się zdarza, że te procesy, coś się stanie, nie? I odpalimy to jeszcze i patrzymy, wow, co się stało? Przecież to wczoraj działało. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że to działało wczoraj, a nie działa dzisiaj? No. Bo to jest inny przedmiot, to jest inny proces. Z każdego dnia, kiedy wyłączycie komputer, inicjujecie nowy proces i dlatego możecie mieć glitche, których wczoraj nie mieliście. I więc tak naprawdę, wydaje mi się, ciekawie jest w przypadku gier online. Bo gry online są uruchomione na serwerze i one, ten serwer nie jest wyłączany. Więc jak pan się wyłączy z gry online i potem włączy ponownie, to ma pan do czynienia z tymi samymi procesami, które są cały czas podtrzymywane. Ale jak tam zrestartują serwer, to znowu będą nowe obiekty. No to jest chyba rzeczywiście taka zaskakująca konsekwencja, tak, tak. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. I jeszcze jedno pytanie, pan Piotr daje współczesną wersję statku Tezeusza. Mhm. A co jeżeli będziemy stopniowo wymieniać zepsute części samochodu, aż do momentu, w którym nie będzie żadnej części pochodzącej ze starego samochodu? Będziemy jeździć tym samym, czy innym nowym samochodem? No to... Jest to, tak jak powiedziałeś, to jest taki bardzo stary, filozoficzny eksperyment myślowy, nazwany właśnie statkiem Tezeusza. To jest dokładnie to samo pytanie. I to jest pytanie, od którego Lem absolutnie też wychodzi. Znaczy jest pytanie, czy jak ja będę wymieniał te części materialne krok po kroku, to czy zachowam tożsamość? Czy ten samochód zachowa tożsamość, czy ja zachowam tożsamość? Kluczowe wydaje się jednak to, że my musimy sobie uświadomić, że to nie jest kwestia jakiejś przyszłej technologii, która by nas wymieniała. Tylko jak sam też Lem zauważa, my jesteśmy takimi statkami Tezeusza i już jakby tym samym odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, ponieważ my żyjąc wymieniamy naszą materię bez przerwy. I prawdopodobieństwo jest duże, że tam już praktycznie żadnej porcji materii w panu czy we mnie nie ma w stosunku do tego noworodka, którym kiedyś byliśmy. Ale co sprawia zatem, że ja, mimo że wymieniliśmy ten proces, wymieniliśmy te elementy, czujemy się tymi samymi? Otóż, jeżeli pomyślimy o samych sobie jako takich procesualnych obiektach, my jesteśmy procesem, który zaczął się kiedyś, kiedy się urodziliśmy i teraz trwa, kiedy się niestety skończy. Jesteśmy po prostu procesami, które sobie trwają i ponieważ nie mamy żadnej wyrwy w tych procesach, ponieważ one cały czas sobie tliły się, spokojnie sobie szły, mają historię i nigdy nie było takiego momentu, kiedy coś nas zabiło, krótko mówiąc, i przywróciło na przykład do życia dzień później, no to uważamy się za tych samych. I w tym sensie to jest konsekwentne. Być może my jako ciało i jako świadomość mamy podobne intuicje, że musimy mieć ciągły proces, który sobie idzie powoli i nigdy się nie wyłączy. Żadnych restartów. Czyli jeżeli etapami, tak, spokojnie, u tego samego mechanika. Tak, to jest okej. Dobrze, tyle pytań. Więcej pytań od Państwa nie widzę. Jest jeszcze jedna uwaga, to przeczytam. Doktor Grabarczyk to mistrz. Nikt tak interesująco nie opowiada o filozofii umysłu i tak jasno wyjaśnia filozofię analityczną. Bardzo dobrze wspominam zajęcia z panem doktorem. Bardzo miło. Tyle chyba. Więcej pytań nie ma. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Pawle, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Miło było się z Tobą spotkać. Mam nadzieję, że się zobaczymy prędko. Jestem przekonany. Ponownie. Państwu również bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne edycje spotkań z filozofem na kanapie. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.